Nie, nie chodzi mi o to, jakie tam, wiesz... Co masz, że taka różnica jest? A tam jest Zodiak 9, tam jest Felix. A, no. Wartości są takie same, tylko średnie dochodzimy. No właśnie. Powiem, że plus 8 już jest lepszy od tego, nie? Dobra, można chyba już zaczynać. Ewa, bufasz? Oczywiście. Czekaj, bez bufa na tam? Wszystko mam odpalone. Nie? Tak, bufasz. Że się puścił. Tak, dobra. Muszę teraz 25 podbić, może skoczyć tam. No co za pedały? Co się stało, Arek? Dalej bez bufa latał. Dalej ciksują? No tak. Nie. Biją moje metki. Aha. I mnie zabili przez to. No tak, Arek poszedł do lasu wszystkie podpisy. Nasikał na nie. Ty stajesz, stoję pieczoną postać jej pod matką, a nie? Jakiś pajac podbiegnie, będzie mi jeszcze cybił. Ci pajac, no. Kurwy z nieba. Ale... Może nie zauważył, że stoisz pięcioma postaciami pod metkiem. Gdzie? Doszły? Gdzie? Doszły. Jest tam jeden, to by zauważył, jak stoisz pięcioma, to wiesz. Ginąłeś tu, nie? Pomyślał, że jakiś gwałt zbiorowy tam się dzieje. No, to skupujące jest, po prostu chcesz się zrobić tak szybko. Tu cię goni, tamten cię goni. Kto się goni? I tu jeszcze metków nie ma na kolejnym kanale, no idź po chwilę. Zjebana mi się, ale to już... Robecie, go odpaliłeś, tak? Tak, już jest odpalony. To na fali wszystko. Tak. Mnie to nie przeszkadza. Stojesz, kurwa. Wiesz, że sobie to nie przeszkadza, ale mnie ty nagrywasz, Arek. A tam już się przyzwyczaiłem, nie? No. I tak nie ustawiłem tam w ustawieniach streama, że to nie jest przeznaczone dla dzieci, więc... Robecie, dostanie karnego kutasa od YouTube'a. Dobra myśl, ty. I Robercik to Arek przykli najwięcej. Wybijesz się na mnie, kurde. Tak. A to jeszcze musiałaby być kamerka, musiał wypić od tym. Jeszcze mnie zakwalifikują jako patostreamy. No cóż. Życie. Życie te. Ale tacy są bardziej znani, także wiesz. O. Robercik odpalić taką kamerkę, takie małe do nich tam w rogu. Mogę się zmienić kanał jeszcze raz. Na jakim kanale są metiny? Ubić te szybkości 5 i... Ja tu nie mam metinów, kurczę, w tym lesie. Hej, wake up! O, tam nie metin, to dopiero dzielamy tu tak, o. No. Nie się nie rozjeżdża, gdzie? Zapomniałem się przepalić. Są. Christian nie popełniał błędów. Albo jeżeli padniemy. Padniemy. Gdzie tam padniemy? Kurwa, wariaty, biją wszystkie metki. No ja. Ja tam ostatnio nie wjeżdżam. Wszystko, jak tak, wszystko, to wszystko. Ładnie. Są metki. Jesteśmy koksami. Na kanału. Zostawiłem prawie całe kufem jeden, żeby mieć miejsce na te pieczątki. Na 20 nas przerzuciło. No. Bo wariaci bili wszystkie metki na raz. No. Ci wariaci. Ci wariaci. Powiem ci, że z wariatami to czasem jest dobrze. Ja pierdolę. Ja tylko czasem, nie? Bo nie, znaczy ich zdaniem jest zawsze jest z nimi dobrze, to z innymi jest źle, także... To ta cholera zbugowana? No, zbugowała się. Siema.
Cześć. Zostaw, nie wiem. Nie, odejdź, nie chcę. Marcin, stka am jest. Mhm. Dobra, raci idą dalej. O, dobra. Marcin, ty podobno masz blaski. Wiesz, to nieładnie okłamywać kolegów, jak powiem, że nie masz blaski. A wiem, że Marcin, masz blaski na no, QB, okłamałeś mnie. Kiedy? Chcę blaski. Wczoraj. Z czym? Powiedziałeś, że nie masz blasku. Jestem. Nie pytałeś, że mam. Okay. Pytałem się. Pytałeś, czy Szymczak ma. Nie, pytałem później ciebie na tecie. To nie czy wiem, powiedziałeś, nie mam. Tak, ale to cię zgłaszczali w ligi. Oj, Kubi, Kubi, nieładnie. Służę dałem stówę, wisi. Ale ja chcę pożyczyć 200, chłopie. Wisi, wisi, dobra, niech ci wisi. Nie wisisz mi stówę? No cześć. Mam ci oddać, nie wiszę ci. Jest spora różnica. Jaka? Wiesz co, może ci wisieć. Jak wisi, to cześć. Się cześć. Filmu może wisieć. To widzę, że dopiero teraz chyba się pojawiło. Co innego. Powiadomienie. No dzisiaj trochę inaczej, nie? Kurwa. No jaka stypa, no. Staramy się być wesoło, nie? I ja te zjebane meciny jeszcze. Dlatego jestem na TS-ie dzisiaj. To znaczy wiesz, ja dawno nie byłem na Zodiaku. Znowu idziesz na Jotuna i znowu mi nie zaproponowałeś, tak? Nie, nie idę teraz. Na Zodiaku nie byłem... No. A widzisz na Jotuna, ja nie idę. Pół roku? Przejebałeś tak już o mnie i tak. Wiem, Paweł, idziemy na Margenu, nie? Bo na jakiś to? Czas temu jeden koleś zaniżył ceny pudeł. Z dwóch wonów za 200 sztuk spadły pudła do jednego wona za 200 sztuk, więc bardziej się opłacało chodzić chociażby jotuny, melejki i kupować pudła niż dropić, nie? Teraz już trochę lepiej są te ceny, ale wydaje mi się, że ta osoba nadal będzie zaniżać. Teraz udowodnię, jak się gra w 2019 wersji tam shopu, nie? Jestem takim przypadkiem. W Gildinie. Ja już proponuję 2020. To znaczy u nas jest w gildii jeszcze Lexo, nie? Ale... Ja proponuję już do 2020. Tak to byś musiał do niego pisać. No tak ja parę tak z pół godziny dam ci jeszcze na hit, to jest pod kika. Ale ja nie chcę powiedzieć szczeniaków. No smok, fajny zarobek, jeżeli no, się tam dopchasz, nie? Od tego zacznijmy. No bo smok jest obstawiany, nie wiem jak tam na tej jawie, nie? A, ciebie nie chcesz, ja jestem... Wydaje mi się, że na Rubinu on gra, z tego co z nim pisałem ostatnio. Ale ja jestem teraz bogaty, więc powiem dzięki za suba. Dzięki. Wiesz, póki Jarek gra na menu, to bier, bo potem się skończy. Nie, chcę od niego. On mi da jakieś chujostwo, potem będę miał King Leadera od chuja, na chuj mnie to. Tak, tam zadać chujostwo, kurwa. Ja podaję zasuszone głowy. Ja już jedną postać z książkami Leadera i zasuszonymi głowami usunęłam. Paweł, ja bym przyjadł te księgi Leadera, ja bym przyjadł tylko Khana albo Boczka. No, na miesiąc kupuję rękawiczkę, nie? Więc załóżmy na 2 miesiące, no 5 dyszek jakoś. Jakoś też tak nie parkuje, nie? Przez głupotę kupiłem szczeniaka, no cześć. Pierwszego poleciał. Przez głupotę kupiłem. Dlaczego przez głupotę? Tak normalnie to nie potrzebuje, nie? No bo miałem tam nic nie robić. No to zobaczę, co mi tam zostało, ewentualnie na Rubinu i może się wymienimy, nie? Na losku. Na kącie dropły. Czym? W jakim losku? Znaczy, na Lopezie. No. Jeszcze płaczesz, że to kurwa chuj. Co, znowu lecimy tak na wariata, czy tym razem o, nie? To już tak troszkę czas, trzeba stawać. Ogólnie smok jest fajnym zarobkiem, nie? Bo jeszcze masz yangi, do 103 levela podobno masz dobre yangi, nie? Z tego. W czystej postaci. O, szamanko! To mi suje metko, to je wypłuje. Z prawej, nie? Przy tym. Z prawej, no. Dawaj. Z mojej prawej. Dwa na raz zbijemy. Zdecydujcie, moja prawa czy wasza prawa? Dobra, stop. Myślałem, że się wydawi o wiadomości, spadł. Jeszcze jeden metin. A on tak spadł, to bijemy. Dobra. Ale teraz cyknęło. Już, już. A ci zob. Tu tego samego taki jest. On nie bije, nie bije. Widziałem. No, nie, właśnie...
Ludzie zostawiają dropki na 103 levelu, nie? Bo mam, no, mam takiego znajomego, który lata smoki i on ma 103 level Likana, nie? Jakby wbił 105, to by miał zodiaki i by więcej bił, ale on woli na 103 ale zostać, nie? Tamten był. Dobra, bijemy chyba. Kuźwa, dotknąłem, ja dojeżdżałem, ale wiem, który. Spadłem już, stary, spadłem ci chyba. Co wy tam bijecie, jak ja jestem dawno gdzie indziej? Ja też, kurwa. No przecież co ci spadnie? Co to było bić, kurde? Znaczy na mnie chyba włos siedzi. Ja nie sięgałam tam tych metków, także. Ja wiem, który widzę. A ja nie widzę teraz, który. Ten. No cześć. Próbuję dobić go, tylko próbuję nie zaharzyć. Kurde, ale młyn. Dobra, stop. I chodźcie, chodźcie, to jest zawadzone. No w sumie pamiętam tym, jak dopiero wszedł ten zodiak. Wszystkie metki zaczepione. Czy tam bijesz, Krystian? No właśnie tu czekam na was, bo tu mam zawadzonego. Marek, co się tobie dzieje? Tu? Ten, no, zawadzony, bij, bij. Był. Na samym początku. Cześć. Bo bossa mam na nim. A ty chyba jesteś tam w gildii, nie? Doszedłeś do gildii. Chyba tych Inside Out. O ile dobrze widziałem. Kurde, czemuście mnie opuścili. No cześć. No, król jest najmocniejszy. Krystian nas oszukał. Ja mam bossa na sobie, ja pierdolę. Jak już zaczęcie bić, to już wyjdzie, nie? No tu nie, no przecież ubiliśmy, bo drugi spadł. No. A to ja widziałem, że drugi spadł. Mówię ci, bijcie, dobra. Krystian, ty byłeś w ogóle kiedyś na zodiaku, kurwa. O? No teraz. O, to lipa. Ja to pierwszy raz. No z zodiakami to ciężko jest. Wiesz co, wiesz kiedy byłem? Dobra, bij tu byle. Co wy bijecie teraz? Chyba, że jak będzie ten event ok, no to po prostu będziesz robić postaci do 70, nie? Na zmianki. To też jest spoko opcja. A jak to długo nie trzyma? Chiński termos. No coś kojarzę, ale nie gram tam. No i dobra, podpiec i dawaj. Aha. Tego bossa wezmę. Troszkę podpiec. To szybko poszło. Bo to chyba wczoraj cię widziałem w tej gildii, nie? Dawajcie z tym obalić. Ja może jutro pójdę podropić trochę tych talii. Po 3 w sumie. A nie wiem. Jak wbijesz 9-5, to mogę ci wydropić, nie? Bo ja po lesie latam i tam rękawice naprawdę fajnie lecą. Blokowałem, ale teraz osób bije, to oni nie skakują, bo ja. Kilka wyskoczyło. No na Etolinie to tak, bo tam widziałem, że ludzie się wbijają i to postaciami do PvP, nie? Bo tam mają... Jak przypiecu. Tam to są postaci PvP, tutaj jakimiś dropami załóżmy odbijają spoty. Tutaj to starczy na przykład ninja z łukiem, nie? Zodiaku. Jak kozice biją z tego. Kurde, patrz, brakło nam 3 sekundy. Trochę dużo. No ja tutaj drugi jeszcze. Ło, odłamek. Boss? Nie. Na postaciach. Mam 90 na błyski. A, zbroi nie zmieniłem. No to mam 100. Gdzie to są te potwory? Myślę. Metki trzeba zbić. Uuu, a to tylko tyle potworów jest? Dziwne. To przybyło niedużo chyba, nie? No, co? To jedziemy. Nie, nie znam raczej. To znaczy, wiesz, zazwyczaj takie
Lepsze gildie to są... robią w dwie postaci, albo robią ją sami, nie? Max w trzy. No tak to ciężko taką gildię teraz. Tutaj Mirek, jak bijemy we dwóch, to tylko we dwóch pęty. Szybko bijesz, to łatwo nie będziesz. Tak. Ogólnie my nie robimy za często melejki, nie? Na postaci chyba. Na mnie chyba jest. A nie, nam na Kubie. Ogólnie my robimy tak, że... bijemy... A, ten kto chce to idzie, nie? Nie bijemy jakoś typowo pod zarobek. Mieliśmy odłam wcześniej, gdzie latała koleżanka z kolegą we dwie osoby, bo tam kasy potrzebowali, bo tam... No, kogoś przyszedł. Bo tam... no potrzebowali kasy, nie? Ale aktualnie tego odłamu nie ma. Dobra, ładnie, a mnie ubił, bo ja się rozebrałam. Robercik, jak ty mnie bronisz? Ja staram się przeżyć, wiesz? Dobra, zobacz, Ilonka się dla ciebie rozebrała, a ty jej nie bronisz. O kurczę. Już nie lecę. Nie dla niego, nie rozpędzaj się na wizji. Ilona wyżej mierzy. Zobacz, o ile wyższy jest boss. Bo tam pewnie na nas... Ogólnie na smoka, no to musisz zbić wszystkie metki. Mówisz, że lubisz... I potem bijesz smoka, nie? Nie mogę zdradzać. No i lejesz smoka, nie? Tylko najlepiej jakbyś odlurował ten spot sobie, żeby tam ci się syf nie robił. Power. Powstań. Power. I darmowa reklama. Blokowanie produktu. Ilonka? Tak, ale musisz w odpowiednim momencie zatruć i zakrwawić, wiesz? Bo potem możesz mieć problem z biciem. Nie, żebym się narzucał. Nie chcę cię obrażać. Nie o takie wymiary chyba chodzi, wiesz? Nie chcę cię obrażać, ale tak no... Troszkę młodszych mierzę. A żebyś się nie zdziwiła. Widzisz, on jest cicho ciemnie młodszy. Tylko udaje starszego. Nie no, wiesz, ja 13 lat. A nie, to ja zrezygnuję. Jeszcze to ja wsadzą. To? To ja się załapię. Tak? No rapię. O, widzisz. O kurde. To dopiero w przyszłym roku, nie? No tak, ja jestem w Toyota. No może być problem. Ludzie babufa. Musisz z mojej strony podejść. Oczywiście. Armatka, kurczę. Lubisz? Też lubisz? Doszło? Tak, dzięki. Adar, i tak się nie dowiesz, jakie są moje typy, tak? Ale próbować zawsze można. O kurde. Gorzej jak twoja żona Steve'a. Nie, ona już ma chłopa, nie? Spokojnie. A już tam... Defol zaraz na czole się odbije. Lepiej nie. Ona już jest ostatnio zajęta. Zatem przy takie garnki z Tefala. Ciężkie to jak jasna cholera. No oczywiście. Ty co mówiłeś do tych indukcyjnych? Tak. No. O kurde. Ta nową powłokę to cholerstwo ma. Wiesz, miała grzanie zimne w dotyku na moje.
To zastanawia mnie, dlaczego to takie ciężkie. No właśnie na takie sytuacje, że jak dostaniesz w łeb, to się opamiętasz. Ale takim jakby dostał, to by chyba nie. Kurde, niezłe teksty. Ale zawsze może sprawdzić. Jeszcze jakby poszukał, to kiedyś taki żeliwny przyniosłem. Najpierw muszę go wbić na 9, nie? Oj, oj, oj. No ale podobno kupiłem nie boli. Wiesz, łeb może nie, ale jakbym w głowę dostał. Ale teksty niezły. Gałuszone na miejscu. Ej, a co to jest ten ładny kamień chaosu? To jest do ulepszania tego nowego ekwipunku, tam na wyższe plusy. Ta co, ten ekwipunek to jest plus 15, nie? Albo do wytwarzania szaty aury. To cię trochę pan minęło. Nie mam czym. No, szarfa poleciała tym razem. Też. To w ogóle to jest. Dobra, próbujemy. Kurde, mikstura pośpiechu. Bita. Ja też mikstura pośpiechu. Kordra konis surowe? Jeszcze raz, Kuba. A na razie go nie używam. Ile to w A jak go używam, to latam po całym V3. Ogólnie potrzebujesz tam wyjątkowy barwnik, ładny kamień chaosu, 200 bodajże tych odłamków energii i 25 kk. Ale na to masz 20%, więc... No, muszę coś spierdolić. Szansa jest bardzo mała. Będzie pies. O co tu chodzi? A nie mówią. Wyleciało mi kordra konis surowe. Nie słuchasz, mnie mówiłam lej psa, pałą, a nie tam. A, tu poleciłem. Już poprzednio mówili lej psa. To znaczy, my tak nie przyjmujemy ludzi zazwyczaj z zewnątrz, nie? My raczej... My raczej po, raczej po znajomości, nie? No, na pewno. Jeżeli ktoś cię dobrze zna, to możesz się dostać, nie? No i level też bierzemy pod uwagę. No też, bo ty w kole kręciłeś, nie? Ja na przykład szkaty otwierałem i mi nie poleciała. Mnie przyjęli, bo to jest... Była kiedyś większa gildia. No i to jest odłam w pewnym sensie. Dziękujemy za doładowanie smoczych monet. No to weź podaj nick może, to ci napiszę, nie? Ban. Co? Ban, bo za mało to dobra. A, dobra. Tak. Dobra, dobra, okej. Okay. Kacper mówił, że będzie fajna ta tarcza, jest uparta, ani razu NNO. To musiałbym ich spytać, nie? Tak, troszkę. Musiałbyś wejść na TS-a. Troszeczkę. Chyba mu zostawię ją jednak. Tak, to jest 200 celowych. Jeszcze tego nie rozbrałem. To czekaj, napiszę ci, ale czekaj. Ogólnie tą szatę aury to możesz wytworzyć o ubek go, nie? Więc tam masz wszystko pokazane. Więc tam możesz sobie w każdej chwili zobaczyć, nie? Jak to wytworzyć, tylko to jest drogie i tak średnio opłacalne, nie? Okej. Okay. Nie wiem, czy mi się chce. No spoko. Zależy ile chcesz. Jeszcze mi trzeba. Kogo jeszcze brakuje? To nie opłaca mi się logować. No właśnie. Ja pierdolę. Kogo nie ma? Kolejny. Jakie half mysza? Nie no weź. Jedynka. Jedynka może być. Dobra. Ogólnie one słabo lecą, nie? I są bardzo drogie. Na wysoki procent, czy taki po znajomości? To tak, powiem ci tak... Lepiej to bez procentów, bo znając ciebie po znajomości to większe niż normalnie, nie? Co, lecim? Słana bestia, kurde. No cześć. Ja wiem, jak jest. Podejść? Czekaj chwilę, bo ten... Tylko piętro przejdziemy, co nie mogę padać i...
Okej. A jak nie przejdziecie, to nie da. To nie dostanie, no. Podejrzewam, że i tak kurwa będzie lipa skucia, ale warto spróbować. A co byś robił? A dobrze, ja dobrze. Jak będę pił na 6? 7. 8 i 9? Nie, ja akurat nie. Na pewno, kurwa. Krystian, nie miesz swoją miarką. Postaci. Dobra, coś muszę sprzedać, kurwa. Czekaj, czekaj, drużyna, trzeba go przestawić stamtąd. Może tu weź. Chyba tutaj właśnie też mi się wydaje, że nie. Ja tak różnie. Kto go zabrał? Jest na mnie. Kuzice. Robert, chodzę tu. Nie. Yeah. Czekaj. Tu, no tu. Tam gdzie był. A dobra, dobra, dobra. Widzę, widzę, widzę. Leci nadal za mną, leci. Co robi biorąc? Już zalogowany. User joined your channel. Jestem. Okej. Okay. Okay. Siema, Arek. Hej. Gdzie byłeś, jak cię nie było? Byłem sobie zjeść obiadek. O, rychło w czas, powiem ci. Tak, no? Wcześniej niż Robert. Ja już jadłem. Nie żarty. No, już wcześniej. Ogólnie tego bossa robiliśmy dwa razy i go zbijaliśmy na spokojnie. Druje. Co? Jeszcze drugie? Nie, drugie już też zjadłem. Kurde. Ty strasznie żarty. O. Żarty nie na żarty. To znaczy, chodzi głównie tam o te punkty, nie? Żeby sobie ten zwój na dodanie żywiołu zdobyć. Ja 4 razy dodawałem do dzwonka, próbowałem, ale nie dodało niestety. Lecę pod egzekutora. Tam koledze dodało bonus lodu, ale tylko jemu. I chyba jeszcze jednemu, ale nie pamiętam. Chyba też lodu właśnie. Ty, Paweł, gdzie stoisz? Nie. To jest dosyć mała szansa, wiesz, na to. A ty masz takie coś? No. To nie, jeśli byś, ale myślałem, że tak zwanym chłopem jesteś, a ty tam chodzi, że masz to i to. No. To i to, nie? No to je to. Niesamowystarczalnie. Ja zaraz. User left your channel. Masz te kliknąć szkatułki? Nie chcesz te kliknąć. Co? Masz rytuny. Nie? No. Nie chciałeś mnie zabrać, to zaraz już kurwa mi tu nie być taki kolega teraz, nie? Kurwa, ma ilość za wszystkie szkaty, jak chcę. Co mi zeszkadzi, gdzie to nie może jutu na to? A ja nie mam petów. No, no, o ile w niego wchodzi? No, no. 3-4k. Beseku na potwory. Petułki mogę ci dać, to seki. Babu, ale może być. A ja nie chcę. Chodź tam na mega. Możemy się przejść. Ja ci kurde kupię jakieś sztylety zodiaku. Będziesz ja się miał. Ja mordę mam sztylety zodiaku. To ty boga. Nie odbiło. No, będziesz wstał chwilę. A będziesz chciał ci się iść? A na maga czy nie będziesz chciał ci się iść? Komu mi? Tak. A ja nie mam ninja mordio. Masz ninja, kurde. No, u czerwonych, kurwa. Czy tam ja przeniósł to ninja czerwonych? Ty miałeś tu chyba jakąś tutaj ten. Kiedyś tam. Śmieszne rozmowy na czacie są. Czasem. Kiedyś to nawet, powiem, pieniądze miałem. No nieźle. Ty pieniądze przecież masz, coś pracujesz.
Ale mówię o Youngach, kurwa, nie o jakich. Tak, tak, nie masz to, zaraz ci dam i będziesz znowu miał. Jeszcze raz. A jak nie masz kasy, to zaraz ci dam i będziesz miał. Mordzie, ja nie chcę, mówię ci. Tak, nie chcesz, to nie. Twoja ogólnie dzisiaj dostałem wiadomość od Gameforge'a, bo tam pisałem do nich o tą współpracę i na razie mi powiedzieli, że na razie nie szukają youtuberów, więc jak coś, to się odezwą. Więc jest szansa, ale na razie nie, no zobaczymy, jak to będzie. Może się uda coś tam zdziałać w przyszłości. Alchemię mam taką, Rubin Perf z defem matowy, mityczny. Jadeit dwa razy, Peżet, no, mityczny, matowy, 20, to kurwa, Szafir, no do miksu, ale może być, Szafir właśnie matowy, Granat matowy, ble żeby był, Perfonyx matowy, mityczny, no i znakomity diament, Perf pod PvP, na magiczną postać. Ale muszę go wymienić na mityka też, żeby mieć. Żeby mieć właśnie ten bonus z koła, nie? Dawaj, tylko i dawaj. Dobrze, już oba butelki poleciały. Co, bijemy na wariata? Tak. Źle. 9 będzie minus 3 butelki. I tak jestem na plus. O kurczę, co tu się dzieje? Teraz trochę odjebaj. I na wariata była. Ale jednego brakuje. Kabercik. No. Ile kosztuje Warcraft na 65 poziom? 12 inta, bo taki mi dropną do szkaty. 12 inta? Ej, ja leżę. Ja leżę. Z jeden won. Myślę. 65 poziom. Kurwa, tylko przejdę. Ale to nieważne na który level. Ważne by było 12 inta. A pod koniec już padło. Tak. I to zbytnio nie zmienia, nie? Ja zagopiłem pieniądze, typowałem. Ewentualnie możesz tam trochę więcej wystawić, nie? Chcesz też mi wolno, to bierz to od razu. Nie, ja mam wachlarz na inta, nawet dwa. Te butelki po ile stoją? Po dychu? No chyba około i tego. I widziałem. O kurde, on biorę. Ja muszę to posprzedawać, kurczę. To dzisiaj strasznie odzywają. Żnipa jest, bo blokuje mi go. 6 miejsc. Na sklepiku jeszcze. 6 miejsc jeszcze mam. Chcę podwójny sklepik kupić. Tam podwójny. No wiesz, raczej wachlarzy Zodiaku się nie robi, nie? Mam. Znaczy pod expa no to mało kto robi dzwonek, nie? Beszku to grabia? To znaczy wachlarz, nie? Wachlarz jest dosyć fajny z buta, ale mało kto go robi. Tak, na tym akurat działa. Bo to jest... zaraz, jak wyjdziemy, to powiem ci, który to jest typ. To jest najłatwiejszy Zodiak, nie? On jest w niedzielę. Tak jak wszystkie są zodiaki i w środę. Zwykłego, na pustaka ci go wklepię. I to jest najłatwy zodiak do zrobienia. Kurczę. Tak lepszego bardzo to ja nie mam. Wbiło mi praktycznie w tytankę to, co w niej kupiłam. No i 10 mistyki, a resztę cyf. Masakra. Ja już nie miksuję. A co chciałaś wbić? Nie wiem, coś tam w miarę takiego. NNO, 15 bloku, 12 inta. To do miksa było. No właśnie tego jak ja chcę. 20 diabły, 15 blok, NNO, 12 inta i ewentualnie coś tam do tego. 12 siły albo 12 z ręki. Albo 20 orki. Nie, 20 orki. Suni ma taką jąkę do tanka. Strzema na smoka? NNO, 12 inta. No ja też mam właśnie szamana smoka, ale to jest buff, nie? Nie ma taką tankę. Ja wolę jednak Hellerem sobie grać. Trochę. Poważne, już ja widzę te twoje poważne oferty. A bo jak buzach mu dawałem. Nawet nie chciał. Może on woli kiwi.
Kubi? Może co? Tak. BM też jak fajna postać. Zwłaszcza teraz, jak wejdą nowe bossy jakieś. To można trzymać bossa na przykład BM-em. Bo to jest czołg, nie? Na bossy to... Można tankować wszystko praktycznie. A w sumie nie, czemu? To mam M1 te blaski. To nie. To znaczy, to też zależy, nie? No M1, wiesz? Trzeba tylko grabienia, kuj. Tak. Grabienie tykam, plus 8. Dobrze. Masz pudła? Mirek, ty jesteś? M1? To jest A wykonalny. No, to PT za 2 minuty. Kubi, daj 200, nie? Podejrzewam, że tak lewia skończy się na plus 3. Na koniec. Powiem ci, że BM też jest czołgiem, nie? Zależy jak go uwierzysz. Tego challenge'a się nie podejmuje, bo nie dam rady. No to wiem. Co to masz za miecz? 34 średnie. Nie tylko ty tak miałeś. Myślałem, że FMS. FMS-em, Kubi, rajsy nie róbmy. Te nowe sety, to znaczy chodzi ci o tą broń, co ulepsza się do plus 15? Jak coś tu mów, dobra? Czy o której ci chodzi? Jak coś, ten, myślę, mam 5 dwutlenków na sklepie. Ja mam chyba 20. Tylko te eliksiry bogu po 3 dychy nie chcą mi zejść. Wydaje mi się, że je będzie się przerabiać może z cyjanitów. Po ile? Nie wiem, czy to mnie też broń ze średnimi dodadzą w ogóle, raczej nie powinni. Tak, bo są po 55, to dostałem po tych samych. A, też pozdrawiam. No to pieniądz jest dużo lepszy. CH1 do ZOBT. Czeka, ty na Mario poszedłeś kakana, nie? Tak. Respimy w miejscu. Daga co daga, po ile? Po 5 jakoś. Daga co daga, to po 4,5 sobie wystawię. Dobra, dawać. Dawajcie, dawajcie. O, mam nadzieję, że to chociaż wbije. Jak ubie jesteś? To cięcie, kurwa. Ale kosztuje ten podręcznik, ten SM-ów. Ostatnio była obniżka, wiesz? Kiedy? 79. Przedwczoraj? Mnie czy wczoraj? Nawet. Co myślisz? Kurczę, co nam tak mało respi? Specjalnie tak jest. Zaraz po respi, robię na odłamki, nie? Na kory, to znaczy. Zapisz, kupisz 300. Jak mam wzmocnić przedmiot, to zaraz zrobię. Gdzie jesteś? Bo to jest, aby ulepszyć cokolwiek, nie? Więc to jest bardzo łatwa misja, można dostać szlifowany kamyk nawet. No cześć. Też próbowałam. To jest jedna z niewielu misji codziennych, którą opłaca się robić. Klepik sobie stawiłam. Teraz wszystko ładnie podchodzi. Dobra, na razie idę niżej. No tak, no. Raczej reszty się nie robi. Na razie ja go mam. O kurde, ale się wywaliłem. Tak, opłaca się jeszcze, ale raczej na tym nowszym serwerze. Czyli załóżmy na tym Rubinum. Dacie, Paweł, szukam tu po M1, a ciebie tutaj nie widać. Koło ciebie stoję, kurwa. No to słabo leci ta przepustka, ale leci podobno. Rzadko się zdarza. O, dzięki za subskrypcję. Nie, no ja pewnie pójdę tam bić. Przyjmiecie go. Co już mam? Lubi jeden, tak? Podobno botów już nie ma aż tylu. Jak Rubinum startowało, jak był początek tego serwera, to grałem tam, nawet streamowałem z niego, ale odstraszyła mnie duża ilość botów, nie? Bo tam strasznie dużo botów wtedy grało. Teraz podobno ich nie ma aż tylu. Widziałem. Więc... Fajny, nie? Armata. A,
Na Rubinum chyba najwięcej teraz jest ludzi. Muzyka mi nie odpowiadała, nie, ale to tylko kwestia gustów. A tak to, to wiadomo, szacun. Oni glebeki, wiesz. Pysza! Nie zamyśl na chwilę. User left your channel. To znaczy, wiesz, wystarczy ci, nie wiem, z 5 dych, żeby mieć cały pakiet tam pedek, peler, pedek, rękawiczka. Więcej osób? Ale na niższym levelu chyba ciężej zarobić na Etolinie. Mi się wydaje. Bo może masz rację. Ciężko to porównać, bo to, co w M1 się widzi, no to jest tylko część. Zależy, czy na WPK, na Likana, na co? DV3 dla Likana, no to musiałbyś zobaczyć, bo nie wiem, czy defa ci nie będzie brakować. A to zaraz mu napiszę. A nie ma go teraz na TS-ie, akurat zniknął. To znaczy, wierzchowce no to są, pojawiają się rzadko. To znaczy teraz coraz częściej takie siedmiodniowe, na przykład za tam 70 czy tam 60 SM-ów, nie? Pety no to jak są eventy, na przykład teraz jak był Halloween, no to był taki czarny kot. Teraz z tym levelem nie jest tak łatwo, z tym levelem gildii. My tutaj oddajemy na wszystkich postaciach codziennie, ale to idzie dosyć wolno. A to ten, Mirek, ty dzisiaj ten zwój wylosowałeś, tak? To odblokowałeś na stałe tą wpłatę wysoką? Na stałe jest? Nie, to tylko raz. Tylko raz? No. Raz gdzie nie może. Dropi z mobów tam i z bossa. Aha. No bo to jak. Bo ja też mogę dokonać tej wysokiej wpłaty chyba. Każdy może. A nie, nie a mogę. Nie możesz. Nie mogę. O. Jak ma się mniej, czyli można dokonać na przykład dwa razy dziennie wysoka i raz ta niska? Można. No, z zarobkiem na niskich levelach, na tych starszych serwerach jest ciężko dosyć. O kurde, to ładnie. Podobno dosyć spoko, bo dużo osób robi dropki 6-1 na DT, na odłamki, nie? Jeżeli w istocie nie wiadomo ile, to by nie odblokował od razu, tylko 3 razy dziennie może. Nie, nie ma. Praktycznie nie ma bitew. Nie ma wojen gildii w ogóle. Chyba, że ludzie nabijają sobie na melejkę punkty. Się gapię, jak bijecie i padam. Nie umiem ci powiedzieć, bo no ciężko powiedzieć, nie pamiętam zbytnio. Dużo na pewno nie wydałem. Bo Visa praktycznie nie ładuje, więc... No możesz tak zrobić. Myślę, że to może być dobre rozwiązanie. Więc... Też. Stuwa Visa chyba? Nie, na pewno nie. Na pewno tyle nie wydałem. Nie zepsuj. Po kolei, ty zepsułeś, ja zepsułem, teraz... To teraz ja. Ewentualnie możesz na eventach dropić w katakumbach. No cześć. A tak to nie wiem. Możesz dropić broń w grocie dla petów. To jest dobry zarobek. Jak się kończy. Ewa, niestety, ale o czym gadać teraz? Zależy, na Etolinie się strasznie leją podobno.
W ogóle, ogólnie. Małpa będzie. Są jakieś tam sposoby na odzyskanie tego, tak mi się wydaje. Miecz na 7, nie? Podręcznik nie mam więcej, więc... A kurczę, szukali mu. I teraz mam dylemat. Małpa będzie teraz. Powiedz mi, jaka jest różnica w defie, bo nie pamiętam w tych tarczach. Dobra, raz się żyje. Bo to 5 bloku, no to... Kurczę, ty dzisiaj jakiś dzień psa. Albo bez. Sanduski, twoje święto. A wyście się uparli na małpę na ostatnie. To tak do mnie mówi. Teraz bierz, to będzie małpa. No, na to linie niezłe są tam zadymy. Nie chcę mi się już na to chodzić, gówno. No kurwa, strasznie, trzeci raz po zonie. Chyba tak. To teraz kto będzie bił? Ja ani razu nie byłam na tym. To wydaje mi się, że okrągła będzie lepsza. Ja mam właśnie okrągłą NNO 10 bloku i jest dobrze. Tworzymy sobie może tą szkatułkę. W ogóle szopy dzisiaj zbijali? Szpon zodiaku, kurde. Ile esagów? Minus 4. Złotego na minusie, kurwa, a nie na plusie. Wydaje mi się, że lepiej będzie w okrągłej tobie. Bo jednak 20 defa, no trochę ci da. Ja muszę. Pięciokątną to można na jakiegoś WP-ka sobie kupić, ale na taką postać, która musi mieć jak najwięcej defa, no to raczej odradzam. Krystian, weź sobie dwie postaci. Najwyżej. A kto poszedł? Ja nie idę. Ja muszę przerwę zrobić. Biorę, bo jestem na minusie. Też jestem na minusie. Nie pamiętam, od 2 lat może? Nie. Animosfera mi się kończy. Nie wiem, nie pamiętam od kiedy. No, Mirek, będziesz buffa, bo ja mam buffa w fałce. Bo to było, Kuba, był kiedyś buff kolegi, nie? Razem jak byłam, to Kuba, ile razy byliśmy? Chyba z 6 i były nieudane. Póki co 120. I się animosfera kończy. Teraz 3. O kurde, to nieźle. Okej. Okay. A ja genialna. Nie spodziewałem się. Kilka razy w misji dziennej użyj animosfery. W sobie chodziłam, mówię, przecież tego jest od groma, no nie? A nie no, Kuba, ty bierz konto. Kto? Ty bierz. Ty bierzesz? Nie, weź to. A to ja już pudła sobie na szybko może wezmę. Dobra, tu już mam postać. No dobra. Myszak, kujesz tego miecza? Zaliczało ci te animosfery? Co? Kujesz tego miecza na 8? Ja nie mam podręcików. Która? Co ty, Adar, mówisz? Dziesiątka. Zaliczało ci te animosfery? No. Ale rzuć niżej na chwilę. Może się odbugowało. Bo tutaj są dwie, nie? User was moved out of your channel. Luszynele, dzięki za suba. O, dzięki, dzięki. Dzisiaj 850 wbiłem. No wbiło właśnie subskrypcji na kanale. Coraz bliżej 1000. Ksuja. Postacie lotnicze. Ta, co teraz mówi, ma 13. A druga to nie wiem. Raczej wieś nie mam w zwyczaju tak pytać o wiek wszystkich. Kurwa, lagi mam. A ile białko? 20 diabeł, 15 wiatr wchodzi. A który chłop teku? Z 15 wolów. Więcej. Co myślisz? Czy kto solował hydrę? 25 to czy... No cześć. To jest białko, kurwa. Bo teku to... Białko. Wiem. Nie, co ty, Kuba, na pewno nie. Wiecie, że teraz jest sporo wiatr. Ustaliliśmy, żeby, że tak będę mówić. Jak coś. Że ma 13, nie?
A ty chcesz sprzedać, czy chcesz kupić, bo to jest kluczowe. To raczej go sprzedać, ty na to mi takie gówno. A, no to gówno, to wystawę 30. Paski, chcesz szpony? Nie. Chyba, że 50 średnie. No, jest minus 4, średnie 5 to prawie 54. To nie jest. Okej. No. Sporo. Wiesz, nie podam ci konkretnej liczby, bo nie będę stać wszędzie w M1 na wszystkich mapach i liczyć ludzi. 1, 2, 3. No tak, to konkretnej liczby ci nie podam. Dzięki za suba. Dzięki za suba. Myślę, że animosfera już chyba nie kończy. Serio? Mam 370 jeszcze. 520. O, no to powoli się kończy. O, widzisz? Sam odkryłeś. Nasza mocy już ubiła. Możesz je kupić w sklepie tym Gaia, ewentualnie. Ze szkat losu, ale to są szkatułki z item shopu, wiadomo. A tak to głównie z item shopu najbardziej się opłaca kupować. Najszybciej. Albo od graczy. Nie, raczej nie. Z tego to wiem, co wiem, to nie. No na Rubiną to tak, bo tam są takie dziwne eventy. I to za 20 postawię to białko, co? Drożej wystaw może faktycznie. 25 wystaw. No. Nie no, 70 nie, ale może tak 40, to znaczy teraz chyba 15 padło. To. Od wczoraj, no, od początku wczorajszego streama, jakoś. Muszę się go spytać. Elejna to jest buff kolegi. Co tam w tym białku jest? 20 diabłów, to jest wiatro. Ja takiego nie z diabłami wiatrem razem. Chcesz kasę? No możliwe, że taki miał nick. Nie wiem. A to jak chcesz ten pożyczyć na expo, to ja mam tu jeszcze jakieś łezki czy coś. Na Rubiną byłem, ale... kiedyś, ale... aktualnie nie gram. No i teraz nie patrzyłem, nie? Bo... nie mam jak tam wejść teraz. Chcesz kasę? Topowa może nie? Kurwa, chociaż... nie mogę wejść, to mnie tu stoi. A to tobie to Kuba... Którego w końcu bijemy? Tego tu. A my już tu zaczęliśmy. Kurwa, mam dwa na sobie. To po co, żeś tam sam poszedł? No bo wyście wyszli, ja myślałem, że... Ojoj. O! No nie ma szans, bo jesteśmy w drugim, w dwóch różnych miejscach, żeśmy byli. Właśnie najpierw wyszli, potem weszli. Ja pierdolę, ile bossów poszło na mnie. Ja pierdolę. Nie, jak bić to wszyscy razy, nie? No, ale no, nie wiem, jak to się stało. Tam to wszystko nie ustaje. Gdzie to w ogóle jest? Tam ja biję, ale nie wiem, co. Ogólnie graczy tutaj mamy dosyć sporo w tej gildii. I dosyć mocnych mamy graczy, ale nie są to, wiadomo, jakieś osoby, które latają solo hydre czy tam solo melee.
Bym tam weszła, ale nie dam rady. Goni mnie tabun bossów. Co się od... Już będzie koniec. Podjebała równo. No. Już będzie koniec. Tak, jeżeli zaczniesz, to jest chuje. Kurwa, gdzie ten metek? Nie, miałem zaznaczonego tego metka, ale ni chuj nie wiem, który to jest. Ale bita. Ojoj. Boż, kurwa. Bije tylko tam jeszcze. Mam nadzieję, że tam nie słychać odkurzacza w tle. O kurde no. Potrzebuję KD tego potwora, KD życia i KD śmierci. Masz taką już? Być może mam. Po ile? Nie mam zielonego pojęcia. Ja tutaj nie widzę nawet co bić. O, tego, jest dobrze. Zodiaka nowego. O, cześć Szymczak. No nie wiem czy tak dobrze. 17 piętro, kurwa, ale zjebali. A po zodiaku czy piekady tak jaki byś ragnął? Nie wiem, tylko trzeba poszukać. Dobra, to pierwszy poszukam sklep jeszcze. Dobra, idę na dół do myszy. User left your channel. Przełożę sobie może mikrofon na drugą stronę. Okej, tak powinno być dobrze. Tu masz na tą srebrną chyba, nie? Moją na diabłę i na wiatr. Co tam było w tej? Ja wiem, nie ma, zrobię sobie. Dzisiaj stało białko, 20 diabły, 10 wiatr, 10 do peżeta na mieście. To już fajnie zjedzie stało. Za 20 wonów, trochę drogo. No, to 20 diabły, 15 wiatr, ile może być warte? Z 15? Może więcej trochę. Tu mówiłem właśnie, więcej nie być. To tyle postawię na to. Jest nie ginąc w walce. Szymczak, ty też latasz zodiaki, czy jeszcze nie? Czy melejki nadal? A ten to dopiero na końcu. No cześć. Ciekawe, czy w tym tygodniu też będą zaniżać ceny szkatułek zodiaku. Tych pudeł. Nie będę wyzywał na wizję. Nie prowokuj. Ja będę zaniżać. Okej. To ja też będę zaniżać. Po 50 kaka od sztuki. Od to tutaj jedna osoba bije metki, tak? Mhm. Okej. Okay. Reszta udaje, że coś robi. Dobra. Tak. Do tego szczyjaczka panu trafiłeś? Nie kupiłem w kanie jeszcze mordę.
Wezmę od ciebie to białko. To za dychę ci tam. Jeszcze bonus wyrzucę. Co? Że ci bonus wyrzucę. Jaki bonus? Ja nie chcę bonusów żadnych, kurde. Może ci wykopał jeszcze. Sialalajkę. Kurwa, aura mi spaliła. Muszę za szybko na wierzchowca wsiąść. Bo co? No, no mi? Tak. No bonusowy to wiesz. Dobra. Dobra, psa zbijemy. O nie. Ciężko powiedzieć, ja na przykład kupiłem chyba za 8 wonów, ale ciężko znaleźć taką. Nie wiem, czy nie lepiej by ci wyszło, żebyś kupił do miksu lub nawet czystą za jakieś tam 5,5 wona. Czasem za mniej to, można to kupić i byś coś tam próbował wymieszać. Wejdzie ci na przykład NNO 15 bloku i będzie bardzo dobrze. O, na pewno ponad 15 wonów. A to widzę, że znajomi tutaj wchodzą. Ludzi od nas z gildii. Bawa, dzięki za suba. Dzięki. Mało kto sprzedaje zmianki. Musiałbyś raczej w item shopie kupować. Bo tak to też ciężko komuś zaufać. Kuba i Samu, dzięki za suba. Dzięki. Ciężko komuś zaufać. Dajesz item i ktoś może cię, wiesz, poskubać, jak coś ciekawego wejdzie. Wejdzie, załóżmy, no 15 bloku i już nie masz tarczy. Nawet jak dostaniesz zakład. To znaczy ten... Nie zakład, tylko kurde, słowo mi wyleciało z głowy. Coś w zamian, nie? No, zastaw. Dzięki. Więc wiesz, wejdzie coś ciekawego, coś bardzo dobrego i już nie masz tarczy, bo są też takie osoby. Dobra, ja to dwoje do fajera. Okej. Czasem zapominam niektórych słów. Przełożę już mikrofon na drugą stronę. Okej. To znaczy jutro raczej będę robić streama z dropka, to będę mógł pokazać ci, jakie tam mam EQ. Teraz też mam przełożone na inną postać to EQ, żeby mieć miejsce. Ogólnie taki naszyjnik, no to ciężko powiedzieć, bo za 2k HP 10 kryta ludzie... Często ludzi ponosi wyobraźnia i na przykład wystawiają takie naszyjniki za 30 wonów, więc... Na razie nie mam nic do oddania. No, zahaczony jest, to bijmy. Kurwa, zdecydujcie się.
To wiesz, widzisz, że idzie dobrze, to w sumie. Jak w lewym górnym? No, kończcie, kończcie. Oj, dobra, no już. Zahaczam, się dobrze. Mi raz na pieprza. Dwa. Nie, którego bijecie? Tego z tyłu. Nie burda, nie? To jak zbijemy, to trzeba odejść już. O panie, co tam się teraz na brzegu? A, dobra. Jest, ja właśnie zapomniałem. A tu są na okay. brzegu takie. Na drugi świat. Dobra, to wyjdźcie, ja tego dobiję. To znaczy, wiesz, na razie nie mam materiału zbytnio na normalne odcinki, bo... nic takiego ciekawego póki co nie robię, nic tam... Już wróciłem. Witam. Nic tam takiego nie robię, więc... Nie wiem, tutaj ten? Może być. W butach mam 1,5 KHP 5 kryta i tam ABS-y, a w nasilniku też 1,5 KHP 5 kryta i ABS-y. No i obok tu mi raz już zaczął. Wiesz, te 5 kryta dosyć sporo kosztuje wonów. Ja mam takie naszyjniki, więc... Nawet dwa takie naszyjniki mam, więc póki co takich używam. Nie chciało mi się kupować 10 kryta. Na razie takie EQ mi starcza, więc... Co? Te bobki szybko zapierdzielają. No, to szybsze. Jestem. Okay. Tak, z buffem, bo na razie bez buffa nie daję zbytnio rady. Nawet na wierzchowcu z defem. Nie mam zrobionego jeszcze biologa, więc defa nie mam zbyt wiele. A dzięki, dzięki. Właśnie muszę zobaczyć ten twój nowy odcinek, bo ty tam wbijałeś 120 level. Kurwa, nie mogę tam wejść, to olejny biję. To muszę sprawdzić to. Też macie takie opóźnienia kuźwa tutaj na grze, czy ja tylko mam takie kurwa? Konia mi długo wchodzi w ogóle. Gra jest sama kuźwa. Kurwa, no neta mam dobrego, niemożliwe. No cześć. Wszystko, nie mam żadnych lagów, tylko kurwa... Zanim na konia mi wylezie, zanim mnie ku zmieni, kurwa. Gówno. Trzeba mieć pancernego kompa do takiej głupiej gry, żeby to chodziło płynnie. No. Dobra, dobra, nie wyzywajmy, bo stream jest. Gemy się poobrażają. Przepraszam, widzę. Ja to nie mam lagów. Ja też nie mam. Ogólnie super giereczka, ekstra klasa. Ja musisz wcale dobrego kompa, czyli super jakiegoś kompa, nie? No teraz kładę nacisk bardziej na streamy. Nie no, ale kurde, ja... Nie mam też zbytnio czasu, żeby się odcinkami zajmować. To widać, że to jest dłużej niż zwykle, nie? Wolę sobie codziennie, załóżmy, streama odpalić, coś tutaj porobić z gildią, czy też sam. I po prostu pogadać z wami. Wchodzenia na konia. Jeszcze raz? Mówię, że nie masz prawy wchodzenia na konia. No cześć. To było dziwne, jakbym miał. No to witam cię. Ogólnie te streamy jeszcze są potem wrzucone jako film normalny, jako zapis streama na kanał, więc myślę, że takie rozwiązanie jest dosyć dobre, jeżeli kogoś nie ma na streamie, czy też po prostu nie może wejść, albo coś tam przegapił, nie ma go od początku na tej zasadzie, no bo ciężko być, załóżmy, przez 2 godziny na streamie, no, kurwa, ktoś cały czas. Albo przez 3, bo też takie streamy się zdarzały. Po jeden won 60 kk. Jaki sklep? A tu jakiś stoi, kurwa, koło mnie. Ma, wiesz, ile? Raz, dwa, trzy, cztery, 5000, kurwa, ponad. A, taki mani? Nie, tyle ma pudeł, kurwa. No to, a to jest, kurwa, ten skurwiele pan. Nie chciałem właśnie wyzywać na widzi. Czemczak? Nie. A po ile wystawił? Nie mota, kurwa. Po won 50? Won 60. A to po won 50 już można kupić. Tam na H1 czy tam u żółtych były? On po wonie zaraz będzie wystawiał. Ale to ten kądzio? Tak.
Ile jest, ile, po ile teraz chodzi matowy Rubik Mix? Mityk? O? Tak do 30 wonów. Po 27 nie, można nie kupić. Nie ma szans raczej. Musiałoby trochę postać na sklepy, wiesz. Co? 25, 26. No tak, żeby szybko zeszło, to tak. Ale zazwyczaj do 30 wonów wystawiają. Robert, ja 4 noce wystawiałem ten rubin za 27. O. 4 noce, a potem 4 nie. No wiesz, na razie nie robią. Shaman Smog wydaje mi się, że jest trochę łatwiejszy. No bo wiadomo, to jest... ma... przydatniejsze buffy. Więc... osobiście wolę Hellera, ale... Smog wydaje mi się, że jest trochę łatwiejszy. I potrzebniejszy w ekipach. Chociaż... wiadomo, Heller też się przydaje. 40, tylko można przeskakiwać przez niektóre. Przez niektóre piętra. 20 orki to im na, zależało na tym, nie? No nie idealne. Zmieniać się. Najszczęśliwsze jest to, że mam 20, jeszcze 34 średnie plus 7. A nie słyszę bo tej jego ksywce. Zmieniasz? Właśnie nie wiem. Okej. Zawsze ty pierwszy zmieniałeś. Ogólnie tutaj masz 40 poziomów, ale są takie piętra, że. Tutaj masz bossa. Ja mam pytanie takie. I potem jest 5 pięter. To ty dziękować jeszcze na to. Są, to znaczy. Jakby to powiedzieć. Chyba 40 piętro to jest z handlarzem i żeby dojść do handlarza, to musisz zbić odpowiednie metki. I właśnie te od 35 piętra do 39 to są te metki. Czy tam do 40, tak, źle powiedziałem. Ciekawe. Jak zbijesz z. Złe metki, głównie chodzi o ten ostatni, no to nie masz handlarza, nam się nie udało go zrobić jeszcze, a dwa zodiaki już zrobiliśmy. Zajedź, czekaj, daję za niego jedzę, tylko 34. 5. 5 bonów, to? To 15 go wiesz co. 7 się pojebało? To za ile? Nie wiem. A co ty, Mysza, ten miecz sprzedajesz? Który? No zodiaku. Pojedę, 7. Mamy już nowy. Aha. Z połowy kupili? Co? Na spół, żeście go kupili? Drugi, no. Co? A jaki kupiliście? 29,20. Tego? O. No. Gdzie zapada? Tam koleś pisał, że to jest 49 średnie na Jotunę. Nawet nie widziałem. No kurwa. A czy nie, ja mam na zyskę połączone, to ja tam nawet nie widziałem. Niezły pojeb, kurwa. No, ten miecz stał chyba od 4 dni, więc... Fantazja, kurwa. Ja będę bił tak koło, tak 40, nie? Ale tylko Wiotuna. Na razie nie potrzebujesz zbytnio tych... tych skilli zbytnio, wiesz? Towar zgodny z opisem. Co ty? Ale pytanie też na ile masz to błogo. Jeżeli masz na M coś tam, no to warto kupić zwój w item shopie i to cofnąć jednak. Bo kiedyś mogą jakiś dodatkowy skill dodać, kto wie. Niby. Może tak być. Ale póki co niepotrzebne są te punkty. Jeszcze by go. Bo riposty i dopalacze, no to się wbija książkami normalnie. I potrzebujesz, wiadomo, tych punktów, żeby... dobić tutaj te skille, po prostu. Jak widzisz, jeszcze zostaje trochę tych punktów. Tutaj 4 akurat mam. Póki co to nie jest problem, że masz tam 18 punktów. Ademerka, 3 skillowa, 11 dni.
7-6 level. Chyba 9-3 peżeta. 7-2 obrony, 12-2 P. Ile warte? Numerki to on musi wystawiać, żeby oferty składali, bo nie ma jakichś ustalonych cen. Numerek. Bo ich jest bardzo mało, wiesz? Łatwiej wycenić Hydrę, czy tam Melejkę, czy nawet Razadora. Nawet Bushido. Tak, nie więcej nam jakbyś. Jeszcze raz, możesz powiedzieć, to ci wyceniłem. Raper. 3 skillowa Demera, 11 dni, 7-6 level. 9-3 pożeta, 7-2 obrony i 12-2 P. To 15 wąt. A, tu mam, dobra. Ale przez to, że ludzie ją nie doceniają, to nawet mniej niż 10 możesz oferować. Jak to w tyle osób? Tutaj każdy dostaje szkatułkę. My bardziej tutaj chodzimy tak, żeby coś porobić. Ewentualnie szarf sobie trochę nadrobić. To bardziej do PvP by było. Gdybyśmy się bardziej nastawiali na zarobek, to byśmy latali w małych gildiach po 2-3 osoby na melejkę. Robert, czego ty nie leczy? No niestety, czasem to leczenie nie wchodzi. Co? Lipa. Naprawdę, nie czekałem. Dawaj, nie wiem. Gameforce nie uwzględnił, żeby Heller był weterynarzem. Tak szybko przeniesione. To znaczy zależy, bo jeszcze schodzą te pudełka, tak tylko na Diumarze jest osoba, która zaniża strasznie ceny. Czyli na przykład... Wcześniej te pudła czerwone za 200 sztuk chodziły po 2 wony. Pewnego dnia ktoś, to znaczy jednego tygodnia koleś zaczął zaniżać ceny z dnia na dzień, aż w końcu za 200 sztuk trzeba było zapłacić 1 won, więc... Te pudła staniały dwukrotnie w ciągu tygodnia. Wtedy to było zupełnie nieopłacalne, a teraz cena wróciła no tak w miarę i pudła są od 150 kk za 200 do 160. Więc póki co w miarę się opłaca jeszcze. Jak będzie po jednym wonie, to wiadomo, że to będzie zupełnie nieopłacalne. Udało się. Macie handlarza. Fart. Nie wiecie co bić? No to już powiedziałem co bić. No to za trzeba małpę bić zawsze. Małpa to małpa. Tak, to kupię. Wszystko chyba, oprócz tych niebieskich. Te niebieskie no tu nie są potrzebne zbytnio. Sura, idę do M1, możesz widać te 100 blasków, jesteś tam? Tu można kupić to. Czy on poszedł na dół? I tak. On tam sarkiem chyba. A, robią te swoje rzeczy. No, te swoje rzeczy. Dawaj terapię, Sył, tak spytałeś. Co? Dobra. User joined your channel. Jestem. Okej. On ten dzikim. Dzikim, tak? Kurwa, to żebym dostał płotki czerwone, ja pierdził. Dobra, otwieram tą szkatę. A, muszę mieć feku miejsce. Dawaj szarfę. Prawie skończyli. Na to speeda. Nie masz dość miejsca. Ale ten to fajny. Idziecie jeszcze raz? Tak. To jest tygrys. Sobie to zużyję. Dobra. Szarfa, w końcu. W końcu szarfa. Się udało. O, szału dostał. Wszystkie. Sweeter się pyta, czy może się zabrać na Zodiak. Wiem, że ty na miejscu będzie. Będzie, ja wiem co zrobię.
Czekaj. Do braciaka do domu. Musi wejść na TS-a. No co to znaczy, ja zrobię? A co ty mnie tu machasz? Bo ja mogę skrawy bić. A ten jak się puziory ma. Taki ma zasięg. Szybkie te marmury, kurde. I co, udało wam się tym razem? Tak, udało się handlarza zrobić. Wtedy, kiedy mnie... Haha, goniecie. Wiadomo, komu się udało. Tobie? Ty, ale mój jest chyba szybszy, co? Skarpety. Dawaj, wyścigaj. Wszystko kupiłem, aby na pewno... Lepiej się upewnić. Mój szybszy. Ty po mnie szybko przebiegasz. Dobra. I tak jest szybszy. Szukuję. Mój jest najszybszy. Poczekaj, ja ci dam. A co, dostaliście obydwoje te marmury? Ja mam tygryska. To jaki mój jest, kurde. Ja już was doganiam nawet. I czemu po małym kole biegasz? Chyba tak. Gdzie ty jesteś? Raczej. A ciebie już dogoniło. O, niby mój problem został rozwiązany. Zaraz sprawdzimy. Znaczy? Tak? I tak, Manu, szybszy. Tym biletem? No. Nie to cię, sorry, ale... Ichu, jak ty na miksturce pewnie biegasz. Nie. Jeszcze nie mam miksturki, zaraz odpalę i buczy wiatr. Nie, mi chodzi ten... Kuba. A, dobra. A gdzie to? Gdzie to? Kubi. No? Możecie szukać coś na Etolinie, nie? Za dwóch. A masz tam kasę? Trzeba kupować. Trzeba skupować. Przyjosu ci? Przeniosą, no powiedzieli, że już rozwiązali, że mogę bilet kupić. Ci zaraz puziory wbije w brzuch. Nie masz takiego kursa. Nie, z kilem nie wali, zdejmę ale... to eku. A nie mam miejsca nawet zbytnio. A mam miejsce. W końcu tygrysek. Mati Mincek, dzięki za słowa. Dzięki. A nie, ale tu jeba. O, już 862. To jest wodę go trzeba. Dobre. Ładnie. Ten taki, no. A co, dostaliście marmury, ty i Ilona? No. Jeden właśnie biega z takim dzwonkiem zodiaku. Też go kiedyś miałem. O, nie taki emitny. Takie jak trzy postacie. Gdyby Ewa dostała, to by się przewróciła. Podniosła bym w ogóle. Cza chłopa. Nie szamaleczka. Jak się przemieniliście? Automatycznie to robi? To się no, jak wypala. To ja wymienię może te symbole najpierw. Normalne, że najpierw miałeś symbole, bo sobie zapchasz ten. No, już mam zapchany. No, teraz ten level to... W tych czasach ten level to jest praktycznie nic, no. Kiedyś to było już osiągnięcie, a teraz to... Ludzie takie postaci to ekspią na autowach. A za te niebieskie to kwiaty żywiołu, chyba nie? Ja biorę niebieski pudłaj. Kwiatów to mam tyle na zalone, ale... Nie wiem właśnie, czy nie niebieski pudła, bo niebieskie pudła do zbroi, nie? Tak, ale mało kto ulepsza te zbroje. No właśnie, a ja mam zbroje na 7, to by się przydały. A, to też powymieniam na niebieskie. Potrzebujesz niebieski, to gdzieś tam. Ci dam. Na razie, wiesz. Co, ja mam czerwony 41 po tych dwóch wyprawach. Tych kwiatów to już nie jeden z tych mam zrobiony. Kwiatów mam 23. O, z was taki, a to ile tam tych lajków się ulepsza? Oddawałam. No właśnie o to chodzi, dlatego ja te dzięki. Pooddawałam trochę tych kwiatów. Na potrzeby bani. Wydaje mi się, że masz trochę za mało na diabły.
No może będę potrzebowała, jak się wiesz, zmobilizuję, żeby... Wiesz, nie sposób ustać. Musisz jeszcze coś bić. Adam Kubiak, dzięki za suba. O, dzięki, dzięki. Wolałabym, żebyś mi zbroję wbił na 9. Cześć. Pudła rzucam. Mogę jeszcze iść szarfę przerobić na szybko? No ja to wiesz, ja to nie mam takich uprawnień. Jak nie masz takich uprawnień? Do ulepszania. Jesteś GM-em, czy nie jesteś? Jesteś. Jestem. Nieoficjalnie. No już będzie lepiej wtedy. To ja na szybko poleciałem szarfę jeszcze przerobić i zaraz tam wracam do was. A ty raz jesteś? Tak. Dobra, kombinacja. Może zasnął. Raczej zapił. Nie zasnął. Kupił sobie nowy komp, tak się nim chwalił. A spaliło. Że z NASA. Że zasnął. Słuchaj, najpierw po miesiącu mu się rozwalił. Oddał, naprawiali. A to on mówił o tym, przecież ja pamiętam. No, znowu się rozwalił, oddał, trzymali chyba ze 3 miesiące i oddali mu nowy. Jaki piękny bony mi weszły na panie. 6 inta, 6 siła, 20 diabłu, 10 orki i syf. Jadę zrobić. A ma ktoś może niebieską autopotę sprzedać? Ja nie mam. Mogę ci dać, czekaj. A to co, zaraz, bo ja idę jongi zrobić, wiesz? Masz na zodiaku to? Nie, chyba mam do przypisania. Walkimirek, idziesz? No maxi, to nie jest tak no, łatwo. Jak tam będzie ktoś chciał iść, to niech idzie. No ale nie odpisuję. No to pójdę. Walkimirek, i tak przecież idziesz, tylko przyjąłeś dwa konta. To... Tak? Akceptuj na ten, na losie. Okay. O, to fajnie, fajnie wygląda to połączenie. Ogólnie tutaj ludzie z gildii nie patrzą na czat zbytnio teraz. I ty co mi poleciało teraz z koła? O. Wyjątkowy barwnik. Wyjątkowo. No głównie w item shopie no trzeba kupować. Pytaj jakie hasło na TS. Nie ma hasła. Ja kupuję od graczy. Na rynku normalnie. Tu mam dwa, tu mam na wiatr. A to tradycyjnie tam pod moją budą kurwa. A tutaj mam na błyskawice. Ej, ogarnij się gości, to już moja wszyscy buda. Do tej budy tak, się tego przyznają. Nie ty kurwa, twoja buda, ty. Co ty tam kurwa, zaklepałeś sobie? Ty kurwa, mogłeś, wiesz, jak nie było mnie, to mogłeś pilnować, a teraz won, kurwa. Tak, tak. No on trochę to zajmuje i jednak. Przyszedł kurwa, latlerek i będzie mnie wyganiał teraz. Masz kurwa, słony plus 6, to się nie odzywa, kurwa. Ty, kurwa, jak dobra. Jak się wpisuje, czekaj, eventowy. Dobra. I teraz wszyscy, co oglądają streama. Aż nam się kanał zatnie. To brazy był dziewzią. No to już, morte. Tylko nie ma jednego przetopu, nie? A, nie trafiłem w nim. Kurwa, no to wstyd jak chuj, jak można taką brazę sprzedawać. Bo, ale dwa włożyłem przed chwilą. No, ja tam bez przetopu sprzedaję. Są dzieci tutaj? To jest tak, jakby sprzedawać radio samochód. Udostałem rozpro. Ogólnie wiesz, ja tutaj ustawiłem, bo tam jakoś dziwnie z tymi streamami teraz jest, że trzeba ustawić, czy jest to stream przeznaczony dla dzieci, czy nie. Jeżeli bym wybrał, że dla dzieci, to by nie było czatu w ogóle włączonego. To 5 wonów mi daj. Nie gadaj, tylko bierz. To 5 wonów mi daj, nie dyskutuj ze mną.
Myślę, że ciężko, bo będziesz miał trochę za mało na umy. No pozdrawiam, pozdrawiam. W sumie to 4. Bierzesz, nie gadaj. No gdzie ma? A nie wiem, w sumie RIP w miarę okej. Okay. No, to nie bomba poleciało, kurwa. Dropuj z odjaka, czy tego, szczeniaczka? No dropem, z której strony, kurwa. Ja, by się udało zawsze. FMS no, trochę więcej się, wtedy by dał. Podobno 10 ludzi jest porównywalne do 10 więc wiesz. Weź! A nie ma... ostatnio? Co wy chcecie, szczeniaki? Tutaj raczej, dobra, wiesz, nie siedzą na czacie, nie? Chyba, że ogólnie... Nie idę nigdy. Będą to mi odesz przy okazji, chodź. Chyba, że ogólnie na czacie pytasz. Nie, no ja kupię na rynku. Coraz lepsze te ogłoszenia tutaj. Tylko mocne. Ty jesteś w pokoju, ja to zaraz kupię. Będą to odkupisz, Mirkowi. Wiesz co? Wydaje mi się, że najlepiej jakbyście razem bili 15k w niego. No. A ja to kupię. Wiesz co? Dawno nie byłem na smoku, więc nie pamiętam już, jakie tam trzeba hity wyciągać, by zbijać. Kiedyś było 15k, a teraz zmienili. Ja? Nie, dog. A dobra. Dog. O, inside out tutaj jest. Kto to jest? Szajamowski z forum. Wiesz, Don? Szajam. On kiedyś grał jako Szajam tu. On grał na Jumbo. No, bo ciężko, ciężko się ogólnie dostać na smoka. Na 100% jest jego konto na forum. Tylko, że on teraz chyba już nie gra, nie? Nie, nie. Rzucił to. Gdzie nas pierwszy jest? Obok stoi. O kurwa, to nie ta drużyna? Gdzie ty pan jesteś? A ty chciałeś do... tam dojść? O ty zdrajco. My mamy 21. O. Odejdź na tą budę swoją. Kurwa, a nie wymieszczę. Ja nie chcę, mordio. Biernie, dalej. Wiem, słyszałem. Chodź, że tu kurczę. Daj mi spokój. Oj, tu. Z Michałków na pewno by się ucieszyła. Co tam jest z tymi skutkami, mister? To pewne. Dobra, kurwa, nie kupuj szczeniaków, chodź tu. Ogólnie, Craveview, z tego co pamiętam, oni... jak jeszcze dało się pierwszymi levelami oddawać ten exp, no to oni tam więcej wbijali. No, cześć. No, cześć. My ogólnie wbiliśmy 21 level i się zatrzymaliśmy. Teraz powoli oddajemy ten level. Kuba, weź mu jebnij ze strzałę, kurwa. Andrzej, to moja czy u kogoś fizyka leci? To leci tutaj. No muszę to wyłączyć. No ale chodź szybciutko.
Gdzie? No to nie idzie. Ciężko coś nowego wymyślić. Mociek. Właśnie się nad tym zastanawiam, bo niektórzy chcą na przykład do mnie coś napisać, ze mną popisać trochę, o coś spytać, czegoś się dowiedzieć, więc no zastanawiam się nad tym. Może coś takiego zrobię. Mociek gra na innej postaci teraz. On chyba przerwę teraz ma. A nie wiem, czy tak nazwę grupę, ale wiesz, no niektórzy do mnie pisali, czy można PW, czy żeby coś ogólnie załatwić, obgadać, czy coś. Więc... Andrzej, masz problem? Tak, bo szukam tego, kurczę, żeby wyłączyć tą muzykę. Prawym przyciskiem naciśnij na Music Bot i tam jest zmień głośność i zrób na zero. Albo zmów. Wyciśnięta. Chyba jakiegoś angielskiego ściągnęła tego i kurde, nie kapuje. Wycisz klienta. Zmień głośność jest trzecia od góry. No właśnie przebicie tam jest u... jest... Przedostatek. U tego kolegi. Taki łapek przekreślony. Na kolegę, żeby tutaj wszedł. No, pozdrawiam, pozdrawiam. Hello. No cześć, Szymczek. U kogo jest takie echo? A nie wiem. Raz, dwa. U TeamSpeaku z usera. Gdzieś za klawiat stawił, tak to jest zima. O, cześć Dragon. Labra. Co tam? Otworzyłeś skaty? Tam powinieneś mieć taką opcję, ja na streamie nie grałem. Na Steamie nie grałem bardzo dawno w metka, więc... Ile otworzyłeś? Ile otworzyłeś? 8 i te 5 co miałem od Kuby tam. A wyciszę tutaj. Ej, ja nie chcę, kurwa. Kuba. Nie jest dobrze. Zostaw sobie. Chwilę się. Idziemy na ten zodiak? Bo tutaj nie, jest nie. Nas tylko troje. Sprawdź. Ktoś z tego ci poleci. Ale ja sobie kupię PT. No u nas są starsze osoby. Ja jestem najmłodszy w gildii. A ty uparty jesteś, nie? O, jak to, jak ty? Zaraz się zbierzemy. Czekaj. No, dzięki. Czekajcie, tylko wody zrobię i muszę wylecieć. A, to jeszcze trochę. Ogólnie będzie zapis, więc będziesz mógł sobie zobaczyć. Chociażby jutro. Poleciał? Tak. Gitara. Byłeś kiedyś na Zodiaku, Andrzej? Był. W której? Okej. Okay. Z tobą chodził nawet. W której, Paweł? Ile mi dałeś, Kuba? Nawet nie wiem. Co wy dorpiliście? Wydaje mi się, że Shaden. Shaden, Hoshiko. No co ci poleci? Ale te osoby jakoś się na PvP zbytnio nie ustawiają teraz. Teraz bardziej robią EQ do expa, do dropu, więc... Ja ci ten, odkupię ten. Uj, że nie musisz. A, no widzisz. Pozdrawiam Jawę. Zresztą, bo to z pudełka wystawiłby, trzeba mu szopę zamknąć. No, ja mogę zamknąć.
Zamykaj, panie, najcinkę. Czekaj zaraz. No chodźcie już na tego zodiaka. Gdzie jest tej sweater? Wyszedł ster. Chryst, nie wiem. Może słucham. Możecie później puzerowi zamknąć sklep. Czemu? Jakie później? Teraz. Czerwone pudła ci puzer to kurwa. O Boże. Ale ładne rymy. O. Kurde. Zamykaj od razu tym miksem nawet tym. Tym no, tego z tyłu? No mam cały czas. Znajdźcie, bo tam mój sklep też stoi, tak? Myślałem nad czymś takim, żeby na przykład na koniec roku robić takie sklejki właśnie z najlepszych tekstów na streamie i na filmach. No to, no, to będzie nieźle. Puzzer wygra, kurwa, talon, no kurwa i bardzo. Kielnie. Żeton na kielni beton. I fajnie, bo mi runy te. Dużo ludzi ogląda? Ogniste runy uciekły ze shopa. Tylko 67. No na Diumarze jest ciężej. 6, bo gdzie on to ma? Tu. O kurde. Ale gdzie on jest? Czy on tu przed chwilą był? Kto? Rozłączono. Wyszedł, poszedł w pizdu. Wyszedł teraz, no. Wiesz pan, a ty zodiak? Czekaj, jak... jeszcze mordio nie. Jak masz kartę i 5 plus kosie... No ja wiesz, ja nie mogę iść tak nieprzygotowany, nie? No jeszcze za kostiumy. A nie wiem. Nie rozumiem trochę. Jakoś tak za wile to wyjaśniasz. Paweł? Co tam? Pięknie. Czego ci brakuje? Ależ ty, ileś ty królów zrespić, już oszalałeś? Gdyż wyznali byłoby to, to było jeszcze na jedno zamknięcie. Ja mam, ja pochodzę z wami w przyszłym tygodniu pewnie. Odluruj, będzie na później. Tak jak ostatnio. Zaraz będzie stawiał taniej. I że do bonu dojdzie. A wiesz, hołkiem, to czekaj. Po 50 kk kupię. Co, wy zamykacie sklepy? Zamknijmy ci sklepy. No czyli jak masz... Czekaj. Jak masz tutaj kartę i stykają się rogami, no to są sąsiadujące, bo masz kartę i jeden wokół, jedna karta wokół tej karty to jest takie jakby pole, nie? O to chodzi. Ładnie zamknąć te shopy, zamknąć Userowi, no i Nixon DMG, no w sumie ładnie, ładnie. Jest sweater. A to już prędzej, wiesz? Co ty mówisz, Ewa? Cześć. Nie rozmawiam po turecku. Aż tak to nie rozumiem. No, Jason przyszedł, kurwa. Gdzie już? Nie widzę. Bo wczoraj I can't speak Turkish. Mój angielski jest na bardzo wysokim poziomie. No jest. No jest, jest. Nie no, nie piszcie tak, bo kto? Z tego co zauważyłem, to wchodzą takie osoby do mnie na kanał na przykład, albo też z Rosji, albo właśnie z ogólnie osoby mówiące po rosyjsku, więc Niemcy, więc wiecie. To jest nawet spoko. Czekamy tylko na ciebie. O, pierdol, chcę dostać cię, co? Ty gadzisz? Więc go nie wyzywajcie tutaj w jego tureckim języku. Możesz iść Mirkiem. O, ludzka skość dropa. Idziemy polować. Zależy, jak plus 9 to z pewnością. Na kryciu się ty. Którego gada? Nie, nie pamiętam, co to było. Kochani,
Okej. Okay. User disconnected from your channel. Znowu rozłączył się? Ona 15. Kuba odpada. O, ja odpada. O kurde. No przewrócił się na fotelu i dziękuję. Ty to tu masz teksty. Jeden kieliszek dał. Dobra, to co lecimy? Ale było zaklekane, jak... było. Lecimy, kuźwa. No, no, on z powrotem wszedł. Przyjdzie, to będziemy latać. Starczy bo... ci legendarna. Andrzej, co się dzieje? Andrzej. Powiedział, że nie może. Tam żona jego powiedziała, że nie może iść. Tak, to Kuba nie może. Kuba nie może. Aha. Może Kuba odpada. Dobra. Mirek, idź na dwie postacie w takim razie. Ogólnie wiesz, mityczna trochę więcej ci da, ale zobacz, na przykład na te... Nie wiem, czy to jest... warte tego, żeby aż tyle wydawać, bo te przecież, zobacz, siła żywiołu na przykład na takim likanie mało co da. Więc wydaje mi się, że na dropka 5-5 najlepiej legendarną. Będzie na mnie. Teraz ja muszę na minutę. Co? Ja może go wyciszę. Kogo? Znaczy nie, ja go na awka wyrzuciłam, bo go i tak widać nie ma przy komputerze, tam chyba coś tylko słyszę. Dobra. Widać? Ogólnie, kurczę. Nie wiem, po prostu znikło. Kurde. Podejrzane. Wiecie co? Na streama mi jakieś Turki przychodzą i ludzie wyzywają ich. Po turecku nawet, o kurde. Kebab. Ale nie wiem jak tacy ludzie trafiają tutaj. To trochę dziwne. Mają to w filmach polecanych, to znaczy w streamach, czy co? Tak, bardzo dużo daje taki talik. Dwa i na żywo. Jeśli gwiazdą internet po prostu. Noworuski wchodzą też, wchodzili ostatnio. O. Międzynarodowy kanał. Tak, ja z rozszerzeniami. To jeszcze gra, kurwa. Widzą twojego live'a, wchodzą, mówią mi, ja pierdolę. I wrócę. Będą. Planuję takie na święta Bożego Narodzenia. Tam chcę kilka dzików uzbierać na przykład i rozdać. Na razie nie jestem aż taki bogaty, by robić konkursy na SM-y, więc... Ogarniać. On zawsze ogarnia tego TS-a. Przychodzi i ogarnia nie, TS-a. Nie, trzeci raz od tego czasu, jak od tego komputera, to już trzeci raz. No wiem. Oni mają dużo osób właśnie nagrywających, czy też streamujących właśnie z Metka. I za każdym razem ma ten. Ustawia to samo, TS-a, nie? Ja nie wiem, jak on to robi. Nie no, nie wyzywajcie go. Magia. Czary. Qubi? No. Ty masz tam wsadzone książki? Niech pogląda pro ja. Szamana. Z ekwipunkiem do miksu. Jest na haskim, boss. No tam dosyć dużo osób mają. Na niemieckim też dosyć sporo osób właśnie streamuje i nagrywa. No tradycyjnie staram się jakoś tu ogarnąć, ale wiesz, nie jest to takie łatwe. Zwłaszcza, że pół ekwipunku przełożyłem na inną postać, żeby mieć miejsce na te pieczątki. To wiesz, o, alchemia i pety. O, nieprzygotowany. Kwasz, dzięki za suba. Dzięki. Ale ty, z tego co pamiętam, to ty robiłeś fajne nagrody miałeś. Tylko jakoś nigdy mi się nie udało wygrać. User left your channel. Musisz pamiętać, że minutka jest, nie? Bo to cię wyjebie. No, Kaziok, pozdrawiam cię.
Wolę nie, bo będzie, że jestem... Że jestem... Tak, Andrzejku, słyszycie. Niemiły. Okej, jest. Prawym na muzykę. No, Turki mają bardzo dobry ekwipunek. Oglądałem film z ich zadym, to żeby tam się bić na zadymach, to trzeba mieć bardzo dobrego kompa, żeby nie mieć lagów. Wtedy na dole jest. Bo tam tyle osób gra, że... Ło. No i? Zaraz sobie klawisz ustawę, mówię. User left your channel. User joined your channel. Siema. Cześć. No cześć. Ogólnie nie musisz się takimi rzeczami tutaj dzielić, wiesz. Zwierzęta na dole. Nie no, bez przesady, aż tak to pewnie nie mają tam, ale ekwipunek to masz. Oni coś ulepszają. Co robią? Don't ulepszają. Say things like that. Okej, okej. A wy co tam podobiecie? Zodiaki. Tak, ubijemy, ale zauważ, że tutaj po jednym się bije. Tutaj chodzi o to, że żeby zbić 10. Żeby zbić 10 tych metków. Więc... Weź sobie ustaw na klawisz. Po wyjście z Zodiaka będziecie jeszcze go robić? Chyba tak. Znajdziecie miejsce dla mnie? Cały czas dla siebie trzymaliśmy miejsce. Dobra, dawaj. No kochana, musiałem, wiesz, tego... Nie ma sprawy, tylko ci mówię, że pewnie tak. Ciebie cały czas nie, miejsce. Pewnie mu się uda. Musiałem zainstalować PSA. Tego stołu? Nie. Ale wiesz, to znaczy z tego co wiem, to bardzo dużo właśnie tam osób gra w metka. Już nie. Zobaczymy. Jak będą chętni. Z tego co słyszałem, to niektórzy... Niektóre niemieckie, że tak to powiem, koksy właśnie w PvP poszli na turecki serwer. Bo na przykład na... metku niemieckim nie mieli już przeciwników, byli tacy mocni, więc... Nie, ja nie gram w CS-a. Umiesz sprawdzić na klawisz? Andrzej, bez echo. No widzisz. Umiesz przełączyć na klawisz? Na klawisz? Na klawiszu jest. Nie jesteś na klawiszu, bo jest echo. Jesteś na... No siema. Słyszysz mnie teraz? Słyszę ciebie, ale jest echo. Aha. Kurde, zaraz to zrobię. Zobaczymy. Oczywiście. No postaraj się, postaraj. Sprawki czy głośniki?
Uważaj, to Merlinę, mej. A to chyba nie. No cześć. Ja gram w oknie. Łatwiej mi po prostu czat ogarnąć. Bo nie mam drugiego monitora, aby tutaj patrzeć raz na metkę, raz na czat, więc... Tutaj kolegę trochę przyciszę. Powiedz mi gdzie. To chyba tak. A zbijmy się do końca. Albo póki co go wyciszę. A w sumie jeden bot. Ogólnie ja mam tutaj 100% na błyskawice. Ale żeby go ogarnąć solo, no to na przykład znajomy miał 113%, da się 116 wyciągnąć na błyskawice. Plus wiadomo, najlepiej mieć talizman, czyli pod zodiaka, czyli 30 zodiak, 20 upadek i ewentualnie 5 obrony. Ja tutaj nie mam jeszcze pod zodiaka, to jest pożyczony jeszcze. Więc ciężko powiedzieć, musisz mieć też duże naumki. Niektórzy tutaj biją w hełmach na umy. W zbroi, no czasem. Tytanka to podstawa. No i dobrze, tu nie będzie po włosu. Jest po włosu. Masz na głosik? Nie ma. Słabo? Nie ma teraz słabo po głosu. Nie mam po głosu. Też. Nie, teraz nie ma. Ja wyciszyłem. Tam straszny ten pogłos był. Nie ma już. Ja nie mam pogłosu. Okay. No teraz chyba dobrze. Kolejna. Okej, okay, już. Gdzieś mi się podarowie zgubił. Będzie z jakieś 2 lata, myślę. To znaczy ciężko. Jak tam ekspienia, Andrzej? Wiesz co, nawet jakoś nie liczę tego, bo się przeniosłem z Androsa tutaj przed fuzją jeszcze, więc... Ci dosyć późno przychodzisz, no? No i jeszcze... Wiesz, jeszcze tam parę kroków i będzie lewe. Metki bijesz? Nie, do lasu, lasu. Metki bijesz? No praktycznie jak każdy. Zrobiłem go na ten świetle. Mam wiatr 10, diabł 20. I wiesz, no. No. O, ognia 10. O, to na razie dobra jeszcze. No. Polarny też. Tam lejka. O kurde. Takie, no to musiałbyś wywalić dużo kasy w to. I zazwyczaj ludzie robią dwie ninże i latają solo, że jedna osoba jest na tych postaciach. Czyli robią dwie ninże, załóżmy, z łukami zodiaku plus 9, tam zbrojkami na potwory, wiadomo, tam full ogień, załóżmy. No może nie full, ale bo tam ogniste buty mają. Musisz mieć trochę ABS-u, ale musisz też bardzo dużo bić, żeby zrobić solo.
Jak ze spota, to się na metkach XP. Z metka w zwykłym lesie to ciężko tyle za jednego metka setkę wyciągnąć. Trip Boy, dzięki za suba. Dzięki. ...871 subskrypcji, o kurde. No wiesz, jak masz ekipę zgraną, jak masz tutaj ekwipunek, postać, no to szkoda przestać tutaj grać. Załóżmy, no rzucić to, zmienić grę, czy tam iść na priwa, no to trochę ciężko, jak masz tutaj ekwipunek zrobiony, postać, ekipę, wiadomo. No, zgadza się. Przepraszam, chyba, że ci zabawę zepsułam, ale... O, ale dopiero zabawa będzie. To jazda bez trzymanki. No, teraz nie, najlepsza zabawa będzie. To lepsze to niż 10 czy 12. 12 to jeszcze chyba nigdy nie było, ale... jak ja byłam. Ale 10 to było. Które wy tam bijecie? A mówisz, że będzie na tym, na grzeniu? No. Oj. Tylko się wycisza, ale on napierdał to już. 32 średnie 5 omdlenia. Do miksu, ale jak na razie taki musi zostać. Te dwa. A tu już trzeci się dołączył. Uuu, to ładnie. Ja na razie nie dropię. Ja zabiję tego jeszcze. Ja przy okazji tutaj jak szamanem w lesie latam czy coś, no to dropią karty. Jutro będę wracać do dropienia bodziakiem. Nie, ale bossów chyba nie ma. Dopadnie. I patrz jaka to jest ten, kurwa, dwuręka, nie? Metek się rusza, a w ogóle nie wchodzi damage. Niby uderzasz. No, niby dwuręka zasięg niby dobra, a tu taka kurwa lipa. Który bijemy? Droga lista, dzięki za słowa. Dzięki, dzięki. No takie pojedyncze są, bo to jest tu z brzegu. No, dobre są. No to ładnie, żeście zrobili. Co mi tak jebło? Bot. Co? Bot. Moment. Stoi. Dobra, bicie już tego, że to zaczepione jest. Tu są takie dwa... Ogólnie, wiesz, wszystkie piosenki... No takie piosenki o metku cieszą się dużą popularnością, no. Ludzie ich słuchają. Ja pierdziu jeszcze mieloku. Więc myślę, że będzie zainteresowanie. Nie wiem, który to był. Ja Wilczka to może wiecie, bo on za dwoma. Tu nie wyjebało. Nie, Christian jest. Tylko ma ze dwóch na tesie. A gra. Tak? Tak, on mówił. Ciebie, którego pijemy? Chciałem go ożywić samochodem. Może tutaj, co? Koło Sanduskiego. Jestem, kurwa, sorry. Krystian, dawaj tu we dwójkę może. Które? Tu z tyłu. Ja też tutaj jestem, nie zapominaj. O kurczę, ale padło to. Ale, która to się probił? Kurwa. Co to się wydarzyło, się? No, nawet nie nadążyłem lecieć. To jest, proszę was, szkolna... To też wszystkie cztery, tak? Miałem stopę. No. Cztery. Już tak cztery na raz to jest? Czyli tak któryś padnie może, nie? Co to, że to nawet świnia nie przeżre. Jak to świnia nie przeżre? Opie. Ja kurwa... A ja telefon miałem, nie? I kurwa, zamiast mówić... Słucham do słuchawki, to piszę tutaj u was, kurde słuchawki. Myślę, że taka piosenka będzie spoko. Chciałem napisać kurde sorry, nie? Ale kurde słucham tu, kurwa. Lecie do mnie pieca. Kurwa mać.
Nie mogłem się skupić, kurwa. Ej, weź chodź to podpięta. Dobra, ja zbiję tego bossa. Top Ninja, dzięki za suba. Dzięki. No, to wszystko. Boss nie kurwa, jakoś, nie czekaj. Później mi ktoś ożył. Musiałbym zobaczyć, bo kurczę. Nie pamiętam aż tak. Dwa. Bardzo, bo dawno nie byłem na tym dropie. Już ponad tydzień nie byłem na tej postaci. Dzięki za suba. Dzięki, dzięki. Wiesz, z tymi pozdrowieniami to. Tak to bym musiał co chwilę mówić na TS-ie, że ktoś ich pozdrawia. Więc. Zobaczą pewnie na powtórce streama. Daw.97, dzięki za suba. Dzięki. Kurczę, ale przyrosty dzisiaj. Tak, aż wiesz, Manu ma łyse opony już. Muszę wymienić. I po ile wystawiasz te złote schodzą ci, Krystian? Zaszło wszystko po 30. Co ty gadasz? Już nie mam pół. A będziesz miał dzisiaj czas, żeby mi zrobić? Kto z tego w ogóle zrobi? Zrobi się. Same dobre rzeczy. Magiczne kamienie księżycowe. Bardzo dobre rzeczy, trzeba to skupować. Kord drakonicy. Bardzo dobre, to trzeba skupować. Medal bohatera na 30 dni. Kakaby można było śmiało skupować. Nie przejmuj się, ja już kupiłam u ciebie. Tak? A skąd wyżył mnie? Zwrot pieniędzy się należy. Po 30 to u ciebie. O takiej reklamy to ja się lubię. Dostałam dwie te mądrości. Ale już więcej nie kupuję. No, bo takie reklamy to ja biorę w ciemno. Jak wydropisz 30 medali bohatera, to będziesz mieć na 30 dni łącznie. No, spokojnie. No, nie bomba. Ta, tylko, że one się od razu odpalają, czy nie? A, pamiętam to. Połączą. Też oglądałem ten filmik. Utaku. Wujek Samozlo, dzięki za suba. O, dzięki. Kurde, jak tak dalej pójdzie, to dzisiaj wbijemy 900 subskrypcji. Wayne Rooney, dzięki za suba. Dzięki. Wiesz, chociaż jest śmiesznie, ale nie mogę się przez niego skupić na Zodiaku. Bydlak X, dzięki za suba. Dzięki za suba. Mnie zabiły. Nie pan mi chce paść. Cały czas idzie za tym, za Sandurskim. Kto? Ten łucznik. No bo to jest mój łucznik. Ale mi bije, a on nic. A nic gnie. No co ty myślisz, kurwa? Ja popeta go zerwował. Jakie tam kurwa mu tyle psa ma, że tam nie ubijesz. Jest mocniejszy ode mnie. Tutaj dwa na raz. To są dwa. No jak? Tak jak w Diablo, graliście w Diablo 2? Cześć. Cześć. W Diablo 2 graliście? Nie. Nie. To żałujcie. Nie mam czego. Macie? Tylko Metin, kurwa. A, bo to jest... A, bo to było Zodiaku, no ładnie, kurwa. Nie podoba mi się to, że to boss jest, ale dobra. Trzeba będzie potem Zodiaku od razu Jongi jechać drabiać. A dopiero robiłem. Nie. Dobra, ja to relogam. Nie będę się z nim bawił. To nic. Czekaj, gdzie będzie armata? Co ty? To jeszcze nie ten boss jest, ej. Okej. Okay. Cały czas o tym wchodzi, nie ma.
Tak? No dobra. Właśnie coś tak myślę sobie, to chyba nie to piętro. Zobaczymy, o co on w nim założył. Zależy, ile razy padłeś, nie? Jak padłeś dużo razy, to ci będzie mało chodzi. No dużo razy padłem, bo się opierdalałem. Kurde, słucham. Mirek, masz tą potę, auto? No tylko, a niebiesko, tak chciałeś? No, pewnie, że mam. Dzisiaj parę trafiłem, kurwa, kręciłem. A to ja pewnie też trafię, ale nie dzisiaj. To ja będę... Ja czekam, nie? Bo może coś dadzą jakieś happy, ha, bo ja nie mam SM-ów, nie? Tak, żeby doładować, to... Jak nie będzie happy, haha, no to będę ładował z tego. Niedawno był. Coś konkretnego, żeś mi tak sam zastosował w tym kole? Tylko te, na Zary 4. Kurde, to do przydzielenia. Dałbyś mi to, Mirek, tutaj podemka. Czekaj, ja ci to wyrzucę. No podrzuć mi to, bo to, bo ten boss to bierze mi many z powodu. Z drugiej strony jest. Okej. No tak, że zagapił teraz, dobra. Mam parę. Od ręcików kowala. Mi to taka troszkę chuja, może powiedzieć. Wysokie kupony wpłaty. Weź podnoś, bo mi zetka sama mi się wciska już. Dzięki. Ufa, mam kurwa, swój Boga smoków, mam jakieś te kamienie chaosu dwa. A to 30-dniowe te Nazary, tak? Ja nie wiem, ilo. Ale to do przepisania, nie? No. To luks. Powiem ci, że ja miałem wyjątkowy kurwa nie fakt, nie? A ile tam kręciłeś dalej? Nie pytaj. Ja miałem dwa koła i za dwa. Ja poczekam na następny dzień, wiesz? Bo taka chujówka jak leciała. Nie, musisz na pobocznej postaci. Kurwa, ty myślisz, że nie otwierałem? Bo wszystkie kanały skakał. Albo w inny dzień, no niestety. To jest tak jak z królem, nie? Tak, gdzie jest kurwa ta? To co? Ej, kurwa. By tam... To nie jest ten boss, który pojedzie? Nie. To jest następny. Co wy nic nie gadacie? Ja kurwa w kółko biegam. A ty szukasz rakiety tej armaty. No, no wiesz, nie chcieliśmy ci przeszkadzać. On biega, nie bije. Biega. Nic ten boss nie bije, masz. Nie bije, bije. Czy wcześniej bił mocniej, teraz jakoś nie bije. Albo teraz was leczę. A czemu czasami z wierzchowca ściąga? No bo to jest upadek. W taliku. Ale ja mam upadek. A ile? 20? 20. To nie powinien. No kurwa mać, ale się... Ale daj dupę. No daj spokój. Musiałem wam pomóc, żeby go zbić. Zagapię się, kurwa, i... Tego nam było trzeba. Możesz się za armatą rozglądać. Nie, nie, teraz jeszcze nie. No właśnie teraz. Kurde, aurę nie odpali. Dobra, już schodź. Znaczy, to na kunie zmieniony. Tak zapomniałem. Tak, jak Krystia, gdzie ty jedziesz? Na kim to było? Nie wiem, na kim to było, a teraz ktoś, kto jest. Podjechał. Oj, zabił mnie. Dobra, logaj. No to na razie. Siema. Czym zahaczę? Co za amatorka? Co za amatorka, ja pierdolę. To jest takie, kurwa. Ale amatorkowa, tyle lat gra nie potrafi wylogować, ja pierdolę. Drugi raz, no. Kurwa. Dobra, mam go na sobie. Takim cudem, jakby na mnie był. Dobra. Bo przywaliłem mu z przywołania. Dobra, to biegaj, bo ja też nie mam. Jerzy. Jerzy słabo wystartował.
na półmiska. Myślałem, że od razu fik. Odstruję od razu. To cię wyleczy, Robert. Ale to cię nie leczy, chyba? Wyleczy się, chyba. Leczy. Ogólnie dziwnie działa to leczenie, bo nie wszystkich leczy. Kurczę. Dziwnie nie działa, powiedzmy. Mały zasięg. Tak. Tylko, wiesz, chodzi bardziej o tarczę. Bo tam kulinów ani hełmu nie rób. Tylko, wiesz, tarcza jest spoko, Onyx też. Ale nie jest aż tak kładziony na to nacisk. Dobrze mieć tego bloku trochę, ale... Ale ściąga trucie, czy nie ściąga trucie tyle, czy nie? Powinno ściągać. Ściąga. Zawsze ściągało. 6. Ogólnie z tym... Z tym, że się nie włącza metek, to też miałem z tym na laptopie problem, ale... Nie rozwiązałem tego problemu. Musiałbyś do... na support napisać, wiesz? Właśnie. Z zapytaniem. Bo nie umiem ci pomóc, nie wiem co musisz zrobić, żeby działało. Boga smoku. Już z 1% zużyłeś, czy więcej? Przez 10 lat? Nie mogę mówić. Wiesz, dobrze. Chciałem ci powiedzieć, żebyś odszedł sobie trochę. Złapał mi się. No cześć, Darek. Jojojoj. Może trzeba jakieś blaski kupić. Kurczę, muszę się kończyć. No nie szycia. Bo odejść TV, dzięki za suba. Dzięki. Widzę, że też ją zalogowano, a zapomniałem tylko wisiorka przełożyć. Ninja, to miałeś i w tym, na Zodiaku. No. Może to pomóc. Warto spróbować. Bo czasem to jest przyczyną właśnie tego, że się nie włącza metek. Christian? A, tak? Kurwa, nie będę mówił. Napiszę cię. Napisz. No nie, no zawsze się ustawię tak, żeby były te kółka. Spoko się muszę ustawić. Jest w przodu, jest to. Wszystko jasne, a was właśnie często metka blokuje. Na pasku masz właśnie taką strzałkę, masz pokaż ukryte ikony i powinieneś mieć ikonkę Avasta, tam klikasz prawym na nią i masz tam chyba wyłącz ochronę czy coś takiego. Więc włącz metka i włącz ochronę, nie? Spróbuj, może zadziała. Może tak być. A nie wiem. Nie wiem, czemu nie wyświetliło. Szarpa. Też. Też. Mikstura ataku.
kurde. Gdy. A dzięki, dzięki. Ja brzoskwini, kurwa. I niebieskie poty. Zarobione jak kur. Mi dzisiaj tylko jedna szarfa się trafiła. I trzy. O, ładnie. I co z tego, kurwa, wbije na 5, później spali. Mi spaliło na 10. Dychy przeważnie pali. Ostatnio rzucałem i dychy i kurwa popaliłem wsio, co miałem. Jeszcze dokupywałem, kurwa. Game Forge, kurwa, pierdolone. No. Lepiej jakby... O, armata! Lepiej jakby paliło na 5. Mniejsza strata wtedy. Robimy zakłady, co będzie? O, kurde. Kurwa. Chyba szczęście ma. Trafiłeś. Trafiłem, tylko do siebie, kurwa. W oczy czuję. A mówiłam, Krystian, nie sikaj, gdzie popadnie. Dobra, co my tutaj mamy kupić? To sobie klikniemy. Na pewno te insygnie, bo to są czerwone pudła. Cyk, 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 cyk. I tego już nie. Wszystko kupiłem. A jeszcze to kupię. Cześć. No, wszystko mam. Dobra. Tego wierzcha przełożę. A tutaj jeszcze mam. Dobra, to już dalej nie będę kupować, bo będzie tego trochę za dużo. Na razie mi starczy tych pryzmatów. Lepiej taką dużą wpłatę, to mi to podskoczy. Krzywo. No ja też szarfa. To dużo, Kuba, podskoczy, kurwa. Bo zobacz, wpłatę robisz PD Gildi tylko 1000, a tutaj masz kurwa 30 tysięcy. Powinno być dobrze. Ale to na jeden kupon może tylko jedna osoba, nie? Weź już. Nie może tak być, że spokojnie. Może tak, każdy. Jutro się okaże, ja wezmę jutro. Bez przesady już. Jeden kupon to tak będzie raz kliknął tam na te darmowe, nie? Trzy razy może tak kliknąć. Ja z dwóch chwila. Szarfę mam taką, 21 z krukiem, 8, 44 średnie, czyli wyszło 9 średnie. Jeszcze tutaj jakieś orki, ludzi. Idziecie jeszcze? Aniu, chcesz iść na Zodiak? Dzisiaj sobie odpuszczę Zodiak, nie mam ochoty. Nie, nie będę tego im na pewno przekazywać. Bo to trochę takie dziwne zachowanie z twojej strony. Nie, dzisiaj lepiej trochę było. Ale to i tak przy nim swoje muszę zrobić, Ewka. To nie jest tak, czy lepiej, czy gorzej, to co trzeba sobie przy nim zrobić, to muszę. No ale dzisiaj więcej pomagał. Dzisiaj miał jakiś lepszy dzień. No to trochę tak, wiesz, dziwne.
Opłaca się, ale bardziej na Rubinum, bo to jest nowszy serwer i na początek łatwiej zarobisz. No to napisz może do supportu. Oni na pewno ci pomogą. Żebyś aż tak nie przesadzał. Do tego zmierzam. Cześć. Ale każe mi się zakupy zrobić. Los, ile masz średnich w glewi? Czy to ważne? Czyli 50, okej. Maxa. No tyle, ile dał los, prawda? Taka, jaka była wola pana. No. Ile chytra Grażyna rzuciła te? Więcej mi się nie udało. Szału nie ma. Warto. Warto kupić auto w System Shopu. Wiesz, nie to, że szybciej będziesz expić, ale nie musisz siedzieć przy kompie, więc lepiej będzie ci się expiło, bo nie będziesz musiał się tym zajmować. Po mieszaniu łuku do tego, do szarfy, to... Paszliwy od nicha. To może z kilometra to już jest, z pół mapy to działa. Szoty skazał? Ja nie panimaję. Bo tutaj jest wyłączone PvP. Akurat jak ludzie zbijają rangę, to tutaj można... To nikt ciebie tutaj nie zabije, nie? Więc warto tutaj sobie postawić postać. Powiem ci, że niektórzy wbijają nawet 120 autoowami. W grocie jest super expić na autoowach. W lesie, jeżeli masz dobre EQ, i chce ci się expić, to wydaje mi się, że szybciej wbijesz na metkach, ale możesz równie dobrze na spocie postawić w lesie. To jest naprawdę fajna opcja. Czy jakieś ze dwóch też robi? No nie wiem. Ja bym od razu szedł, bo mi tu żarcie ciepłe przyjedzie i chciałbym gdzieś ciepłe. Można, można. Zarobić można, no musiałbyś zobaczyć, jakie ulepki na przykład są w cenie, na alchemii. Ciepłe dochodzi. No to szybciutko. No. A w razie wuja mogę sobie kolejkę odpuścić. Jest miejsce przecież. Kurczę, nie udało się. No. Nie bądź taka chytra. No w końcu chytra Drażyna, tak? Dobrze, coś mało tu jest. Boli nie ma. Co ile? Miszusza jest niżej na TS-ie i lata z... Nie, to wiesz, ze stonką na jotuny. Taniej, nie? O, do żółtych poszedłeś? O, ty. No, ciężka sprawa. Takież. Na Zodiaki zacząłeś latać? W sumie Valhalla... Z tego, co kojarzę, to fajna gildia. Nawet. A czysty to jest? Dobrze, że znalazłeś ekipę. Nie. Czysty wydaje mi się, że za dużo chyba trochę dałeś. O, widzisz. Mirka nie ma. To nie wiem właśnie. Wupek jest najtańszą postacią do ubrania, do expa. Jest najłatwiejszy.
5 minut, bo 2, 4, 6. I najszybciej ci ustoi na przykład w grocie na maxi maxi. No na bodziaku to musiałbyś, tam załóżmy, załatwiać ten procent do Beżeta, a Wupek, no to załatwisz mu na błyski, załatwisz mu na diabły i lata sobie EXP. A ty, Kubo, na 2 byłeś teraz? Nie. To kogo było? Jeszcze było. Ja byłem na 2. No tak, no ale tak. Ty jest wtedy, wiesz. Teraz jest 7, widzisz? To kogoś i tak jeszcze. No spoko. Jeszcze brak. Kto to z nami jeszcze był? Adara. A właśnie. A jest? Skąd ty ma być? Nie ma, no dobra. Bierze lejne i wchodzimy. Bierz swojego ninja. Dobra, wracimy. Widzisz, Nadiu marzę już. No nie pójdzie ci tak łatwo. Tak jak ktoś tam mówił, że na jawie czy tam gdzieś ci lepiej szło. Pamiętasz, Andrzejku, na następnym nie można zginąć. Trzeba dobrze uciekać. Na koniu. Ale odjebałem. Co? Co się stało? Co? Nie wymieniłem sobie tych, kurwa. To zrobiłeś? Ty, w sumie nie, ja też. O kurwa. Ale, ale to nic, ja tam radę. Na elejny przerzuć. Coś tam. Dobra, później sobie poprzerzucam. No. Jest pro czekania, to dasz radę. Na końcu tam sobie czekaj. Ja wiem. Ja mam setki na to na 10, a co? To ci się nie uda wysetować. Jak nie można błyski, to ci się nie uda wysetować. Ogólnie możemy zdobyć ze szkat szarfy. To też w sumie fajny zarobek jest, bo jak wejdzie jakaś tam 19, to tam nawet okej, kasa jest. Dodatkowo czerwone pudła. Jak tutaj na przykład masz, no to aktualnie 200 sztuk. Chodzi po won 60, to też w sumie okej, zarobek. Chyba buty twoje mam. Jak się chodzi cały dzień na przykład, to można na tym fajnie zarobić. Tak właśnie myślę. Jeżeli ktoś nie zaniży cen. Mi się zdało jeszcze malejkę zrobić dzisiaj. Nawet jak wbije się do miksu, no to te 4 wony, 4,5, ta szarfa się dostanie, więc też spoko. Zalogowałeś? Uważaj, myślę, żeby się zginął. Zaloguj postać. Już, loguję. Kurwa, znowu zapomniałem. Pamiętaj, minuta, nie? Bo tak to no. Dobra, już. Ja musicie niestety na 7 piętrze dostać. Daj, zblokowało mnie. Gdzie? Dobra. Chodź siedź teraz. Siedzisz, to siedź. Czemu tak, kurwa? Pod tym wylądować? Tak pod tym obeliskiem? Zdarza się. Miałeś chyba farta w ostatniej sekundzie, że się zalogował. Ale nie. To też ja? Na innym piętrze też zaloguje, tylko minuta nie może minąć. Ja ten, już dawno zalogowałem. O. Normalnie. No, powiem ci, że dobra taktyka. Można podobno, to do minuty po prostu. Dobra dobrą taktykę miałeś. To nie ma problemu, jak przeniesiesz podobno. Podobno, wiesz, nie testowaliśmy, nie? Nie sprawdzałem. Plan był dobry. Aha, bo ty nie przeniosłeś. No tak. Lepiej wiadomo, no nie? Trochę dłużej, ale... Przynajmniej pewnie. Nie, tego Hellera powoli robię pod expa. Ale chyba tak jak mówisz, wiesz? Daję radę w lesie, tam na Jotunie nawet spoko jest. No tak, ale... Ale jeszcze to nie jest to, co chcę mieć, nie? Ekwipunek nie jest jeszcze dokończony, alchemia jeszcze jest matowa, to... I to niecałe koło matowa, mityczna, więc... Raz da radę, drugi raz... To powodzenia. Razem nie da radę. Wiesz, grunt, żeby było śmiesznie. Kurwa, co za piosenka, ale mi ta piosenka wkurwia. Cichutko, to nie słyszę. Na tego działają błyskawice. Ekwipunek, no trzeba mieć jednak dosyć dobry.
Na pewno, żeby samemu iść, to trzeba mieć nawet bardzo dobre. Na ciało pre postoty sycia i kryta. To spoko. A ile odpowiedź? 200. Zajebiście. No. Powiem ci kasa, nie? 100 sycia i 100 kryta z 200 blasków? No tam prawie 85 i 95. Kurwa. O kurde, zajebiście, ładnie. Ja to otworzyłem, chłopie, z 1000 blasków i mam kurwa 101 i 172. Naprawdę? No. I to jeszcze wcześniej miałem, chłopie, to kurwa, to masz super. Ale mi te za to nie poleciały, te bodzie, nie? Dobra. No ale to... Tylko 400. Po jedno albo drugie, nie? To ja wolę to. No wiesz, jeszcze nie umiem tak zabawiać widzów jak niektórzy. A na woli to ja nie muszę otwierać. Jak niektórzy ja streamerzy czy też youtuberzy. Muszę tą umiejętność dopiero rozwinąć, nie? Więc dobrze, że są tacy ludzie u mnie na czacie, Że otwieram, że można się pośmiać. To mi poleciało chyba 40 i 80. No, szybko idzie. Nie wiem, których. Tymi subskrypcjami. Tych nakryta chyba jest mniej zawsze. Tak. Mi się wydaje, że jest nakryta mniej. A jak... No, też, tak. Myślę też, że zawsze przebicia więcej. Tych nie kliknę, to mogę kliknąć, ale to za chwilę. Jak zrobimy tego Zodiaka i oddam i wymienię te insygnie, to wtedy otworzę te szkatki. Nie wiem jeszcze. Muszę to jeszcze przemyśleć, co można by zrobić na 1000 subskrypcji. Bo to już jest tuż, tuż. Właśnie tak planowałem, że 1000 wbijemy. No stream jest jeszcze. Po tym Zodiaku będę go wyłączać pewnie. No, no. I ogólnie, no, to te króla szkaty to moim zdaniem zajebiste. No. Jest tylko brać. Coś miało można próbować. Zwłaszcza po 30 kaka, nawet drożej. Ja myślę, że tak nawet po 40 to jeszcze się opłaca, mi się wydaje, bo tak już więcej to raczej średnio. Cześć. Ale tak. A z jakiego sklepiku najbardziej się Krystian opłaca? Wale Kielona, tak. Wiesz co, bardzo dużo osób mnie pyta o to, czy warto wracać do metka. 100%. Jeżeli wracasz i chcesz grać od zera, to polecam ci Rubinum, bo to jest najnowszy serwer i tam w sumie wszystkie, no to jest dużo nowości, więc myślę, że te nowości na tym serwerze dosyć szybko ogarniesz i tam możesz na niskim levelu jeszcze zarobić dosyć dobrze i szybko. Musiałbyś tam wejść na przykład na Rubinum i popatrzeć, co opłaca się dropić, co w jakich cenach jest na rynku. Ja tak za kostką poleciał, kurze. Więc wiesz. No to może rację. Czemu obrażę trochę? To, smycz skrócić. To są szkatułki z jednego z najlepszych eventów. Można z nich wydropić takiego peta, na przykład, na 30 dni. Więc je trzymam i dalej ich nie otwieram. Można jeszcze nietoperza, który daje tam syfne bonusy, ale on podnosi za ciebie przedmioty, więc naprawdę spoko sprawa. I trzymam je, jak mi się skończy ten wielbłąd, to wtedy je otworzę. Posłupki poszedł. Te insygnie wymienia się na czerwone pudełka, a te na niebieskie. Czerwone pudełka są do ulepszania tych zodiaków, broni zodiaku, a te niebieskie do ulepszania zbroi zodiaku. Dobra, ja będę gadał z bratem, ale jestem na to. Dzięki. Ja też lubię go bardzo oglądać. Wiesz, ja oglądam na przykład te osoby, które streamują, czy też nagrywają z obu serwerów na V, nie? Czy to z Valiuma, czy to z Westerisa, bardzo lubię oglądać takie osoby. Z czego? Z szkatek z tego bossa. No, trzy szarfy mam i główną resztę. No, Valander też fajne filmy robił. Można było dużo się dowiedzieć o tej grze. Ale cóż, może kiedyś wróci, kto wie. Chociaż teraz tyle nowości jest, że ciężko to ogarnąć wszystko. Okej. Hello, war!
Salon mleku. No. O kurczę, coraz to sławniejsze osoby wchodzą do mnie na streamy. No weszli na strefę. Coś ty zepsuł znowu? Kto wszedł na strefę? Proszę, to widzę. Możesz zarabiać na przykład dropiąc odłamki i robić z nich alchemię. To jest najlepszy ogólnie zarobek. Masz nazwę w lewym górnym rogu ekranu. Jeżeli jesteś na... Jeżeli jesteś na telefonie, to czekaj, zaraz ci na czacie wyślę. O, tutaj masz. Cześć. Ale patrz, prawie się udało. No prawie. Możliwe, że gdzieś gra, ale... No wiesz, ciężko to... Ciężko powiedzieć. A, bo tak jak kuza się przepraszam. W wodzie. Co? A jakoś tak. Ludzie mnie po prostu na TS-ie też. Ludzie jak do mnie piszą, piszą po prostu Don, więc... To nie jest też moja pierwsza postać. Zapraszam tu do Tygrysa. Na niektórych... jak to się nazywa? Na niektórych piętrach tylko tak jest. Że jak ktoś padnie, to wywala wszystkich. Boże, strefę potki nie chuje nie chcą dać. Jeszcze jeden jest, kur? Nie przyuważyłem, kurwa, nawet. O, to nie wiem. No. A tych osób akurat nie oglądam. Sprawdzam, czy jest. Prawdopodobnie. Już wybonowałam sobie kiedyś. Jakie bony bite? 20 diabłów, 10 orki. Bardzo ładnie. Ładne. Co to? Szmaragdy. Fajne, fajne. 6 ruchu. Mix. Dla ciebie wszystko jest mix. Ósemki kupiłem od Kibiego. Wiesz, jak się ze mną targował? Kubi, jak tam idzie miksowanie hełmu na umysł? A jeszcze nawet nie wkułem. Jeszcze nie wkułem. Słabo ci zależy. Ale widzę, że to jej bardziej. Ja tylko wiem, że ty takich rzeczy nie wbijesz. Tak. Naprawdę? To chyba mnie nie doceniasz. A gdzie te moje dziewiątki? Co dokładnie? Maragdy. Ale dałem ci wczoraj, nie pamiętasz? Gorzej się załamiesz, jak wbijesz, a i tak nie dostaniesz tego, co chcesz. Ojoj. Ja tylko czekam, kiedy ten... Robert będzie mejkę salował. No właśnie, muszę się zebrać, bo obiecałem Szymczakowi. Że mi szkaty oddał z pierwszych 10 monet. Jakbym dzwonek wbił, to musiałbym hydrę solować. Więc dobrze, że nie wbiłem. A za co ty miałeś tą melejkę solować? Nie za... Za hełm. Aha, myślałem, że dzwonek. Ten Naumy 20-20. Co wbiłeś? No na 8 wbiłem ten hełm. Na 9 nie kułem go. A ten hełm kupiłem na Etolinie. Był plus 7 i był za 8 wonów. Poszło na niego 180 bodzi. Chyba? Jakoś? Bo już trochę szkoda mi było. A mnie podpuszczał Szymczak. Nawet. Uzbieram może 500 bodzi i wtedy się zrobi. Ten twój dzwon z odjaku na 8, to ja bym nie wytrzymał, ja to bym nie mógł mieć mi na 8, ja wolę mieć na 6. Ja tak nie kusi, nie? Jak już widzisz, przy 6 jest to już tak nie kusi, a jak widzisz to 8, to kurzy tak te tla. I zawsze, tak, tak jak Paweł mówi, zawsze... Powiem ci, że z tym Rubiną to... Dziewiątka. Tam na pewno więcej osób gra.
niż na Dimarze. No tak mi się przynajmniej wydaje. Nie śpieszy, wydałam na ten serwer. Ale mi, ja wolę ten serwer. Ale to potwory chyba. Serk. Co? 100 potworów. Czyli no, trzeba bi, Kuba. Niepotrzebnie pojechałeś. Wszystko jest dobrze, nic się przyjmie. Pewnie tak. Tylko kurwa nie temat. No tam jest łatwiej, masz więcej eventów. No wszystko jest dobrze, nic się nie przyjmie, kurwa. Dzwonek taki do miksu. Póki co taki musi zostać. 32 średnie, 5 omdlenia. Dobra, od razu jest drugi. 14 sekund, kurwa. Jest drugi, także damy radę. Mówię ci, po chuj, po tego wozu pojechałeś. No właśnie, mówiłem ci. Tak, proszę. No wiesz, na tych starszych serwerach nie robią takich eventów, niestety. Może na tym nowym będzie coś ciekawego, to tam wbije. Nie bij mi, jak po się nie wyrespi tyle, ile trzeba. Wiesz. No duża jest różnica. Będzie trzeba drugiego bić chyba, no. Chyba 9 prób było już kamieniem na 9, ale teraz nie wszedł. Teraz to nie mogę dojechać. No nie, jeszcze mi zgasił, ja pierdolę. Nie przejeżdżam. Idzie, idzie, idzie. Pod bezki idzie. Nie wiem, za kim idzie. Co to bom? Zabrać go z ciebie, żebyś przelogował? Andrzej bije armaty, jakby co. Dobra, logajcie, ja go mam na sobie. Masz? Tak. Tam jest, po tej stronie jest. Dobra, no, dobra. No, za daleko pojechać. Okej. Okay. Po drugiej stronie. I tutaj, tak? Jeszcze handluję. Dobra, to ja padnę. Zmieniasz postać? Mnie to nie Zmieniłem. Będzie problem. Trzeba buffa. Tej Kubie i Krystianowi. Tak, to ten główny boss. A to mi się coś zbugowało. To ten nie główny masz, boss. Może z drugiej strony, poza zasięgiem. Jakoś mi się ogólnie zbugowało to i nie widziałem buffa u Krystiana i Kuby. Metin, tego nie ogarniesz, patrz teraz. Armaty są tutaj. Tam stoją ludzie od nas i będą je wybijać. Bo ja tutaj nic nie biję. Chyba, że skillami mogę bić. Bo nie bo żeby tutaj odbugować szycie, no to trzeba zmienić postać. Patrz, wybiegłam z kółki. Żeby cokolwiek bić w niego z hitów, nie? Jesteśmy. Okej. Tak, to kiedyś się biło tylko tutaj ze skilli. I to z magii. Muła! No, szycie na minusie. Muła, już 2 godziny temu odleciał. Nie, no odleciał. No patrz, ja wyjechałem tak samo. Gdzieś tutaj coś było. Coś zjebali z tymi kołami. Nie, tak to jogalnie to przyjdzie. Nie było. Bez cięcia też łapie. Też. O, minus 15 szycia. Łapie, nawet bez cięcia. Wcześniej tak nie było, coś zjebali. Nie. Trzeba zmienić postać. Zmień postać i się zalogować, wiadomo. A ty, Ania, co robisz? I wtedy macie odbugowane szycie, więc... Ale macie buchy. Naprawdę spoko to sprawa. Pan naga co tego? Ja, to żeś mnie kurwa teraz zatwiła, przypomniałeś mi, że muszę to... Powiem ci, Ania, żeś mnie teraz dobiła, bo powiedziałaś, że odłamki robisz, nie? Pomyśl sobie, że ja muszę wydrobić... Przerwało.
Znaczy wiesz, jest to jakiś sposób. Bo tak to kiedyś ciężko było zbić tego zodiaka. Jest na pewno łatwiej niż samymi skillami lać i sarmaty. Psychika 7 na pewno. Sprzęty też bardzo cierpią. Tak, mogą cierpieć. No wiadomo, jak się coś osiągnęło już na jednym serwerze, to ciężko iść na drugi. Ja przedłużę, bo kurde. I tak dobrze. Najbardziej to jest zasięgu ręki. Która mieszka to sprawa. Pamiętasz, Aniu, jak Mongi wyrzucał telewizory? Przez okno? Tak, i potem iść, najpierw tego drugiego chciał Łuka trupić. No. Dobrze, Aniu, ja jestem już gotowy. Dobrze. To takiego sąsiada miał, co właśnie się napił, to wypierdziela telewizory przez okno. Ale to tutaj łapka nic nie da. Co ten? Bo tu każdy dostaje szkatułkę tego bossa. Ty, Kuba, wypierdalałeś przez okno telewizora? Nie, mój sąsiad tak, wiesz, już on już nie żyje ten sąsiad, ale... Wyleciał razem z telewizorem. Wypierdala wszystko, i telewizory, meble, wszystko wypierdala. Drugi dzień jak wyleciał, to jechał po nowe. Kurwa. Ale są asy. Hasze będzie ci pasowało? 30 lat temu, wiesz. Co? Czasami nie przenoście, bo leżę. Nie przenoście. Dobra, można. To się ma. Szata zodiaku 5 bon mi drop. O, talon. Też. No, kto tam? Szymczak, dziad. Ech, ale go hamuj, bo nieładnie. Szymczak. No. Załatw mi miecz zodiaku 50 SR, 20 ok i 20 diabły. Dawaj. 18 tysięcy. Jest mamy. Szarfa. Dobra. Co ty, za 18 koła to za tanio za taki miecz. Ale to musiał sprzedać dom, a tu jeszcze swoje dziewictwo, kurwa. Co? Będzie... Śmieję się, ale kurwa nie dosłyszałem. Będzie 59, 10, 10, to też mamy sobie dalej? Słuchajcie, no. Pokażę wam, co ja dostałam z tego. Ja miałam niebieskie. Duże, ale no wiesz. Restart kompa ze dwóch panów. No co ty, taka nagroda, ta szkata? Wbijesz 39, 20 orki i będzie 59 na jatunę. No to w sumie za dwóch. Znaczy nie za dwóch, jeszcze będę. No i dobrze, Szymczak, siedź tutaj, kurde. Hamuj? Co hamuj, gościu? 2000 pudełek odebrać. Ajajaj. Szymczak, kiedy robisz malejkę grupową? Zaraz. No grupową niestety. Za tydzień. Zróbcie jak coś, nie? No, a ty robisz teraz pierwszy. Ostatnio robiłem pierwszy tylko wadzy panie. Znaczy kolego. Parę w gorszy, kurwa. Znaczy jeden. A to już ty pasza, chciałem psa na końcu mieć. Co Kubu, co mówisz? Jest handlarz? No nie ma właśnie, może się przeliczył. Kubuś, kur, co ty wyprawiasz? Co ty wyprawiasz, Kubu? A jeden za dużo. Wypijesz, tak? Nie tak. Może być i tak. Kubuś, patrz, zaoszczędziłeś Yangi. To jest dobry patent. O. Są plusy dodatnie i plusy ujemne. Plus jest taki, że plus dodatnie. Plus jest taki, że sam. Minusy daje plusy. Nie wydajcie pieniążków, dostajecie szkatę tak samo, tylko że mniej. Ło, 200 pudeł, już mogę oddać Szymczakowi. Pan też 200. A Szymczakowi to nie 400 wisi czasem? A to tobie oddam najpierw. Jeszcze tylko kilka księżycowych. No, trzy księżycowe. Dobrze, że nie wziąłem czwartego. To dawaj mi, bo ja będę robił teraz to. Jaki będę robił? Okej, okej. Szymczak może poczekać, nie Szymczak? Widzisz? Widzę. No, tego mam jak lodu. A masz pudełka na handel. Czy jeszcze będziemy latać, czy koniec? No, cześć. Ja teraz ten kostium to jest 15 błyski i tu jest 15 błyski, taki pod zodiaka. A szybka przerwa. Nie ma przerwy. Jechać, bo... Ostatnio kupowałem po 500k od sztuki.
No dobra, przekonałeś mnie. A ktoś może skrzydła smoka? Czekajcie chwilę, ja sobie przedzwonię i ten. Zaraz wam powiem, czy idę, czy nie, czekajcie. Ja nie idę już. Mutuję się na TS-ie na trochę. Sound microphone muted. Dobra, więc otworzymy sobie te szkatułki na szybko i będziemy już kończyć streama. Jutro jeszcze zrobię prawdopodobnie z dropa z budziaka, więc biała perła, no to kozak drop. Italia królewska, no kozak, kurde. Zmianka z plusem. No. To jest okej. Okay. Nawet. Skrzynia, ksiąg, riposty, kurde. Klejący smak. O, dodanie. Zaraz w dzwonek to wpakuję. O, i Razador. Tu Razadora koleżance zaraz oddam. Dobra. Dawaj 50 średnie. Minus 6. Dobra, są te stare bonusy. Więc tak, 200 pudeł jest już oddanych. Jeszcze tylko 400 muszę oddać. I 3 księżycowe. I już będzie... Te 3 próby na Zodiaka będą spłacone. Dobrze, pozdrowie, pozdrowie. Więc dzięki wam za obecność. I do zobaczenia.